Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu, kłania się Radosław Gruca, a to jest Katarzys na kanale Reset Obywatelski. I dziś wyjątkowi goście, tak jak wyjątkowy jest nasz program i wyjątkowe są treści, które tutaj możecie obejrzeć i które możecie też posłuchać w swoich podcastach. Jesteśmy wolnym medium, niezależnym i nie będę wahał się już użyć wielkich słów. Będziecie mieli okazję wkrótce się przekonać, że jesteśmy medium najodważniejszym, ale to jest dokładnie dzięki Wam i jest to dokładnie Wasza zasługa. Nadaję z Warszawy, która jest stolicą Polski, która jest członkiem Unii Europejskiej, ale nie jest tak, że możemy spokojnie spać, bo któregoś pięknego dnia możemy obudzić się już poza Unią Europejską i zrealizować mokry sen Władimira Putina, czyli wcielić w życie wymarzony Polexit. Będziemy o tym rozmawiać dzisiaj z wszystkimi moimi gośćmi, a zaczniemy od Klementyny Suchanow, autorki książki To jest wojna, która w moim przekonaniu... Dobry wieczór, Klementyna. Cześć, dobry wieczór. Bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. I niewiele mówiąc, chciałem zacząć... Nie przedłużając, chciałem zacząć od screenów, które wysłałem naszemu drugiemu realizatorowi, bo chcę pokazać Państwu, dlaczego tak ważne jest to, żebyśmy dalej rośli w siłę i budowali jeszcze mocniej nasze zasięgi. I dlatego poproszę zdjęcia, które wybrałem z Google'a, żeby pokazać Państwu, jakie treści są przemilczane również przez media niby wolne, nie niby, no powiedzmy, że jeszcze wolne i mainstreamowe, ale z różnych powodów przemilczające pewne istotne kwestie, o których dzisiaj będziemy rozmawiać. Tak jak pisaliśmy na naszym Twitterze, widzicie tutaj najważniejsze artykuły. To jest belka, która wyskoczyła mi w Google'ach, kiedy wpisałem Klementyna Suchanow i zaznaczyłem taki ogranicznik z ostatniego tygodnia. I poprosimy jeszcze kilka przykładów i nie będziemy czytać ich dla naszych podcasterów, tylko powiemy opisowo, że są to teksty, które bynajmniej nie dotyczą działalności śledczej Klementyny Suchanow, której objawem był tekst w tygodniku Polityka napisany razem z Grzegorzem Rzeczkowskim, który również dzisiaj się u nas pojawi. A pokazuję to Państwu to, bo ci, którzy nas oglądają, będą mieli pogląd na to, dlaczego przegrywamy tą wojnę o prawdę, którą pokazujemy w naszych publikacjach, pokazuje Klementyna w swojej świetnej książce, która tylko zyskuje na aktualności, to jest wojna. Wszystkim polecam, jeżeli jeszcze nie czytaliście, to tym bardziej warto. Tymczasem najbardziej popularne teksty dotyczące twojej działalności, Klementyno, to teksty, które informują o tym, że jesteś oskarżona o takie zbrodnie jak naruszenie nietykalności osobistej policjantów. Witaj w klubie, albo w sumie ty mnie przywitaj, bo ja później. I jeszcze o kilku innych kwestiach, które bynajmniej nie są kompletnie ważne, a pojawiają się nie przypadkowo. Pojawiają się właśnie po to, drodzy Państwo, żeby przykryć ten tekst w Polityce i ustalenia Klementyny, o których też wcześniej mówiła na antenie Resetu i też wcześniej pisała na portalu ARP.info uruchomionym przez wydawnictwo Arbitror. I zwracam na to Państwa uwagę, żebyście mieli świadomość, że jeżeli znowu zobaczycie Klementynę z paskiem na oczach, albo równie ciekawe wykwity twórczości mainstreamowych mediów, to od razu powinna Wam się zapalić lampka, że oto Klementyna coś napisała, co trzeba koniecznie przykryć nalotem dywanowym informacji mało istotnych. Więc nie będziemy o nich dzisiaj mówić, o tych informacjach mało istotnych, ale bardzo przypomnimy Wam
prosząc o dalsze wsparcie, że jesteśmy medium obywatelskim, dzięki temu, że duża grupa z Was konsekwentnie nas wspiera swoimi datkami, czy też poprzez Patronite, czy przez zrzutka.pl, za co dziękujemy i dlatego będziemy takie osoby i takie ustalenia, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, promować, szerować i przebijać głową mur, który już, dzięki Bogu, jak dla mnie, kruszeje. Klementyno, zacznijmy od tego, dlaczego jesteśmy już bliscy zniesienia zakazu dla Marty Lempart, która onegdaj powiedziała, że Ordo Iuris to fundamentaliści opłacani przez Kreml. Jesteś jednak w błędzie, ponieważ to, że się odkrywa pewne fakty, nie znaczy, że te fakty zaakceptuje i przyjmie do wiedzy prokuratura, która, sąd w tym przypadku, który wystawił Marcie takie zabezpieczenie. Więc tak, sąd już odstąpił od tego, że nie można mówić o fundamentalistach, to znaczy w nowym zabezpieczeniu, po pierwsze trwało rok, odpuścił tę część zdania, Marta już może mówić, że to są fundamentaliści, natomiast pozostał wciąż ten fragment zdania zabezpieczony dotyczący opłacanych przez Kreml. Tymczasem, droga Klementyno, dokładnie. Ja oczywiście to mówię przewrotnie, to zabezpieczenie jest osobnym tematem, natomiast twoje odkrycia, twoje kwerendy i też hakerski, bo to tak trzeba powiedzieć jednak, hakerski atak na serwery niektórych organizacji, o których zaraz opowiesz, pozwoliły nam udowodnić, że Ordo Iuris co najmniej wprowadzało w błąd opinię publiczną, nie pierwszy zresztą raz, ale dzisiaj już wiemy, że wiele z tych zapewnień, że nie mają nic wspólnego z rosyjskimi pieniędzmi i rosyjską agendą, staje pod dużym znakiem zapytania, mówiąc delikatnie. Tak. Ordo Iuris zaprzeczało nawet temu, czemu już dzisiaj nie zaprzecza, a zaprzeczało bardzo, bardzo usilnie, to znaczy temu, że nie mają związków z tak zwaną agendą Europe. I ta historia jest z agendą Europe właśnie związana, ponieważ organizacja, do której się włamano na komputery, hiszpańska organizacja, jest jedną z takich, właściwie jej prezes, Ignacio Arsuaga, jest jedną z takich głównych lobbystów, promotorów tej agendy Europe i na jedno ze spotkań tejże grupy w Warszawie w 2016 roku, zorganizowane zresztą przez Ordo Iuris właśnie, również Arsuaga przyjechał i w ogóle cała jego organizacja, tak zwany Citizen Go, to jest taka platforma petycyjna założona przez nich i jeszcze pewnie do niej wrócimy, więc na razie powiem tyle. I pojawiły się w tym przecieku, gdzie są również wyciągi z banku, wyciągi z kont, rozliczenia podatkowe i jakieś finansowe wewnętrzne zestawienia. Na jednym z takich wyciągów bankowych pojawiły się przelewy Citizen Go hiszpańskiego dla Ordo Iuris na organizację właśnie tego spotkania Agendy Europe, co do którego, jak mówiłam, prezes Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski zaprzeczał pilnie przez chyba prawie 2 lata, że nie są z tą grupą w ogóle powiązani. Teraz mamy przelewy, jest tam to opisane, możemy nawet pokazać, bo ja wam wysłałam, także chyba teraz byłby świetny moment. Mm-hmm. 2 pierwsze screeny, gdzie jest w tytule przelewy Ordo Iuris. Tak, już za chwilkę nasz drogi realizator. I tam będzie podkreślone na czerwono to nazwa, data najpierw, kiedy do tego przelewu doszło, czyli 2016 rok. Później jest nazwa Fundacji Ordo Iuris, na której konto przelewana jest ta kwota. Później będzie kwota. Będą 2 takie przelewy. Jest tam również taki temat przelewu, nie pamiętam jak to się nazywa. I w obu przypadkach jest to opisane, że jest to na spotkanie Agenda Europe Summit. Zanim zobaczymy to też... To też przypomnijmy twoje pierwsze tropy, które skierowały cię do amerykańskiego kongresu rodzin, tak? Przepraszam, teraz mam małe zaćmienie. Tak, Światowego Kongresu Rodzin, który jest ewidentnie zinfiltrowany przez ludzi związanych
z Władimirem Putinem. Zacznijmy od tego, bo to jest przykład ewidentny, a potem będziesz mogła rozwinąć swoją myśl, co do której coraz więcej potwierdzeń przynoszą kolejne miesiące i dni. Znaczy, Światowy Kongres Rodzin jest ewidentnie wspierany przez rosyjskiego nieprzypadkowego przyjaciela Władimira Putina. Opowiedz nam o nim. Tak naprawdę i Światowy Kongres Rodzin, i Citizen Go już dzisiaj wiemy, są zinfiltrowane przez ludzi Kremla. Są to te same osoby, z tym, że Światowy Kongres Rodzin był szybciej, bo też i szybciej powstał. Powstał w połowie lat 90. z takiego połączenia dziwnego pomiędzy rosyjskim socjologiem, który zaprosił amerykańskiego socjologa do Moskwy. Wygląda z dzisiejszej perspektywy i wiedząc, że tam siedzi sporo osób z byłego KGB i obecnego FSB, wygląda jako akcja nader podejrzana. Tenże profesor Alan Carson bardzo naiwnie wypowiada się o tej całej podróży. Kiedy ktoś go dopytywał z amerykańskich dziennikarzy, to mówił, że nagle zadzwoniono do niego od tak po prostu i zaproszono go do Moskwy. Pomyślał sobie, super, w Moskwie też są socjologowie, którzy się martwią o demografię i że spada liczba ludzkości na ziemi, to ja pojadę. I to wspaniale, że są tacy ludzie na świecie. No i tak pojechał do Moskwy w 1995 roku i w ten sposób powstał ten Światowy Kongres Rodzin. I od początku mamy tam Rosjan. Z tym, że ten kongres był realizowany z pieniędzy amerykańskich, właśnie Instytutu tego Alana Carstona. I to też to opisałaś w swojej książce, to jest istotne. I to bardzo wszystkim polecam, bo książka jest napisana bardzo przystępnym językiem. Ja już ją chwaliłem wielokrotnie, nie ma sensu tego powtarzać. Natomiast ty prowadzisz czytelnika po kolejnych ogniwach łańcuszka, który to dzisiaj ma jeszcze więcej mocnych ogniw, o czym za chwilę. Tak, ale to powiedz jeszcze o tym Światowym Kongresie Rodzin. Około 2010 roku, teraz to wiem, natomiast w książce jeszcze tego nie było. Teraz dzięki tym dokumentom z tego przecieku, który opublikowało Wikileaks, a jest to 17 tysięcy dokumentów, na szczęście jest tam wyszukiwarka na tej stronie Wikileaks, więc można wyszukiwać czy nazwiskami, czy nazwami organizacji. Teraz byłam w stanie zrekonstruować sposób, w jaki Rosjanie zaczęli infiltrować tę organizację. I wiem już, że w 2010 roku Władimir Jakunin, przyjaciel, to można wobec niewielu osób tak powiedzieć, Putina, ponieważ jest to jeszcze kolega z KGB z czasów petersburskich, kiedy tam mieszkał i działał i pracował. Później zamieszkali razem w takim kompleksie zwanym Oziero, to były takie domki nad pewnym jeziorem na północy od Petersburga, gdzie budowało sobie domki letniskowe i wypoczynkowe, ścisłe grono kolegów KGB. I to była nawet taka komuna, tam pewne rzeczy podzielono, jeśli chodzi o koszta. Więc tenże Jakunin również został potem dyrektorem Banku Rosja, który, jak wiemy dzięki książce Katrin Welton o Putin's People, polecam wszystkim, był i jest wciąż bankiem, który służy KGB do przeprowadzania różnych operacji na zewnątrz, za granicą, ale jest również bankiem, gdzie trzymane są wszystkie pieniądze osób pracujących dla FSB i właściwie politów dookoła, zainteresowanych i zaprzyjaźnionych, między innymi samego Władimira Putina. Więc Jakunin jest postacią, co do której Putin ma wielkie zaufanie. Samo to, że pozwala mu trzymać te pieniądze, chyba wskazuje. I tenże Jakunin już na początku lat 90. nawrócił się na prawosławie. I widać od samego początku założył fundację taką religijną, że został predysponowany przez swoją organizację KGB do działania na tej niwie konserwatywno-religijnej. Putin dostał inne zadanie. I rzeczywiście Jakunin w 2010 zaczyna się rozkręcać w tym środowisku europejskich takich organizacji i amerykańskich. Dosyć dzisiaj widzimy to ekstremalnie religijnych. I zaprasza Ignacio Arsuagę do siebie na przykład na kongres, później do Moskwy na kongres. Później się okazuje, że
Z tych dokumentów teraz dowiadujemy się, że również szef Światowego Kongresu Rodzin, Larry Jacobs, który już zmarł, ale nie był jakąś wiekową postacią, dostawał przez kilka miesięcy przynajmniej, bo te przecieki dotyczą lat od początku działania organizacji Astralii, w początku XX wieku, 2016 roku. I gdzieś w 13-14 roku ten Larry Jacobs dostaje pieniądze z Fundacji Małofiejewa. To jest 5000 dolarów miesięcznie, pamiętam. I okazuje się, że po prostu i finansowo, i również w zarząd tej organizacji wchodzą Rosjanie, którzy są tam wyznaczeni do jakby siedzenia i pilnowania interesów, pilnowania decyzji, są zapraszani w związku z tym, że siedzą w zarządzie, są zapraszani do planowania wszystkich kolejnych kroków, planów strategicznych, kontrolowania finansów i tak dalej. Znaczy wszystkie ważne decyzje przechodzą przez ręce osób, grona, gdzie również pojawiają się Rosjanie naznaczeni przez Jakunina i drugiego gracza, który też oligarcha, ale młodszego od Jakunina, z mniejszym stażem, ale również groźnego, bo to jest człowiek, który jest odpowiedzialny za dostarczanie broni do Donbasu, Konstantego Małowieja. Więc jest dwóch Rosjan wyznaczonych do tej misji, do infiltrowania tych organizacji. Jest to Jakunin i jest to Małowiejew. I ich pieniądze krążą po tych organizacjach cały czas. Dlatego kiedy mówię, Kizengo również te pieniądze dostaje, podpisuje z Małowiejewem umowę, którą też mam na tych screenach, jakby przyjdzie moment, to pokażemy. I oni dostają akurat 100 tysięcy euro na rozkręcenie tej platformy CitizenGo i stąd właśnie bierze się ten problem przelewów do Ordo Iuris, dlatego że z Ordo Iuris dochodzą przelewy z organizacji, która po prostu dostaje spore pieniądze od tak zwanych rosyjskich darczyńców, bo jest to z jednej strony na podstawie umowy pomiędzy Fundacją Małowiejewa a Małowiejew, a z drugiej strony w tych przeróżnych wyciągach bankowych pojawiają się takie pozycje, gdzie albo brak imienia, nazwiska, kiedy wpłaty są po 10, 15, 20 euro, zawsze jest nazwisko, adres, kontakt nawet do tej osoby, ale pojawiają się wpłaty bardzo dużych pieniędzy, 68 tysięcy, ileś tysięcy euro, gdzie w tych właśnie wyższych kwotach nigdy nie ma żadnych danych osobowych, ale pojawiają się też takie pozycje, gdzie jest to opisane jako donante russo, czyli darczyńca rosyjski. Więc wiemy, są ślady tego, że oprócz tego, co wiemy, z umowy dostają duże pieniądze, to dostają pieniądze od rosyjskich darczyńców tak zwanych i dostają spore pieniądze od darczyńców anonimowych, których nie wiemy, kim są. I z tejże właśnie organizacji Ordo Iuris dostaje pieniądze. Czyli nie jest to pieniądz, który bezpośrednio przychodzi do nich do Kremla i nigdy nie znajdziemy rachunku, który Putin im wystawił i przesłał, bo to nie odbywa. Ale te pieniądze krążą pomiędzy tymi organizacjami. Te sumy nie są ogromne, ale to są jedyne, które znamy. Nie wiemy, czy jest więcej. Ale jakby już znając charakter tych organizacji, można się wiele domyślać, ile jest ukrywane. I to jest dowód, którego Marta Lempart jeszcze w zeszłym roku, kiedy wystawiono zabezpieczenie, nie miała, ale które w tym roku już jest. I jeśli to zabezpieczenie będą nadal utrzymywać, bo będzie skończyć ono w maju przyszłego roku, być może będziemy wiedzieli jeszcze więcej, bo z biegiem czasu kolejne materiały wyciekają, jeszcze może pojawić. Na szczęście są hakerzy, szkoda, że nie w Polsce. No szkoda też, że nie ma kontrwywiadu, bo powinien właśnie tego typu organizacje monitorować, tak jak, skoro już możemy mówić, że to jest organizacja fundamentalistyczna, a też ja jako katolik zaprosiłem później po tobie gościa, który też jest katolikiem i też opowie o tym, co czuję odnośnie Ordo Iuris. Ale chciałem też, żebyś pokazała szerszy kontekst. Wszystkim polecam obejrzenie konferencji, którą mieliście wczoraj w siedzibie Strajku Kobiet, bo tam bardzo jasno tłumaczyłaś, na czym polega problem Ordo Iuris. Bo to nie jest tylko tak, że Ordo Iuris stało, czy też inspirowało kwestię totalnego zakazu aborcji w Polsce, ale jest obecne na bardzo wielu frontach. To też ważne jest, poprosimy teraz naszego drogiego Filipa, żeby wrzucił tą fakturę, ten przelew z 2016 roku, bo przypomnijmy, że właśnie od 2005 roku, od jesieni, władzę przejmuje PiS i wtedy właśnie...
Tak, 2015 roku władzę przejmuje PiS i od tamtego momentu każdy miesiąc to jest coraz bardziej przemożny wpływ ludzi Ordo Iuris na przekazy, ale także coraz większa obecność ich, zaczynając od wiceministra spraw zagranicznych, bo to był pierwszy członek Ordo Iuris, który pan Stępkowski, prawda? Który były prezes Ordo Iuris, który dzisiaj jest zresztą rzecznikiem Sądu Najwyższego. I sędzią Sądu Najwyższego, a wcześniej był wiceministrem spraw zagranicznych. Już wtedy moi informatorzy zwracali na to uwagę, że ta organizacja rośnie w siłę. Powiedz naszym wszystkim widzkom i widzom, dlaczego ty tak bardzo wzięłaś pod lupę Ordo Iuris? I też ja jeszcze raz pokażę tę książkę drogą, dlatego że ty między innymi zbadałaś linki Ordo Iuris z Hiszpanią i z wieloma organizacjami międzynarodowymi, które tworzą które tworzą pewną sieć i to jest duże twoje osiągnięcie. Tymczasem Ordo Iuris próbuje się pokazywać jako taka oddolna wręcz inicjatywa kilku zatroskanych o konserwatywne wartości ludzi. Dlaczego to jest nieprawda? Z tych dokumentów, które przeglądałam, też mogę opowiedzieć i wyjaśnić wam, skąd ten pseudoobywatelski charakter tych organizacji. On również bierze się z Rosji, jak wiele innych złych rzeczy. Tam był pomysł promowania NGO-sów i inicjatyw obywatelskich oddolnych i tworzenia takich inicjatyw, żeby wchodzić na forum ONZ-u i torpedować różne decyzje, które tam były prezentowane. Z pozycji nie państwa, że państwo rosyjskie, na przykład Federacja Rosyjska neguje pewne rzeczy, żeby nie było, tylko że organizacje oddolne, obywatele nie zgadzają się na te rzeczy. I te NGO-sy, niektóre, powstawały właśnie jako NGO-sy sponsorowane, kierowane przez FSB po prostu. I powstała taka inicjatywa prowadzona przez Komowa, który jest właśnie posłannikiem Małofiejewa do Citizen Go, siedzi w zarządzie również Światowego Kongresu Rodzin. I tenże bardzo obyty światowy człowiek stworzył takiego NGO-sa, napisał właśnie pisma tam nie zgadzające się na jakieś tam rzeczy związane z tym, co w ONZ-cie proponowano wokół rodziny. I zaczął to wysyłać, a potem uczył tych Hiszpanów i pozostałych, jak takie rzeczy robić. I kiedy się spotykali na przykład na spotkaniach Agenda Europe, gdzie właśnie również bywał, chociaż jest Rosjaninem, a Agenda Europe miała dotyczyć tylko legislacji Unii Europejskiej, to jednak on się również tam pojawiał i szkolił ich swego, jak właśnie poprzez NGO-sy, inicjatywy obywatelskie wpływać na politykę, na prawodawstwo. I Ordo Iuris jest po prostu jedną z takich organizacji, która cały czas mówi o tym, jak to tyle osób ich popiera, jak to oni mają tylu followersów, tylko że kiedy przychodzi to do czego, na przykład gdyby chcieli zrobić nawet jakiś protest gdzieś, tak, żeby zobaczyć tych ludzi, policzyć, to są jakieś garstki w porównaniu z tym, co wychodziło na przykład ostatniej jesieni. Więc to są takie pseudo-NGOs, to jest zawłaszczanie tej tkanki społecznej, kompromitowanie jej też również i oni w taki sposób działają. To jest po prostu konstrukcja wymyślona na wschodzie. I konstrukcja, która swoje macki wciska w polskie życie publiczne coraz silniej. Przypominam, że też dalej będziemy rozmawiali z Grzegorzem Rzeczkowskim o jego obserwacjach odnośnie polskiej granicy i propozycjach Ordo Iuris. A my pokażmy teraz ten print screen wysłany, udostępniony przez Klementynę, wykopany w Wikileaks, o którym mówiliśmy. Drogi Filipie, poproszę Cię. Dodam jeszcze, że tak, mogę wam przysłać link wszystkim i wszyscy możecie sobie tam grzebać. To jest źródło otwarte i każdy może tam wejść, więc możecie sobie spędzić dzisiaj wieczór na przykład z Wikileaks. Tam w wyszukiwarkę można wpisać Ordo Iuris czy jakiekolwiek inne nazwisko, które będzie interesowało i czytać sobie po prostu oryginalne dokumenty.
Tak, i wszystkich zachęcam do tego, bo wiele rzeczy jest do odkrycia, a muszę znowu tutaj zganić mainstreamowe media, które mają wiele bardzo ważnych spraw do przeanalizowania. Za chwilkę opowiemy, co widzimy. Między innymi zajmują się hymnem, który ma być zmieniony, i różnymi szalenie interesującymi rzeczami. Popatrzcie teraz, drodzy Państwo, na dokument, który pokazuje nam Klementyna. Jest to wyciąg z przelewów i powiedz nam, dlaczego to jest tak istotne, i też przypomnij nam, czym jest w ogóle Agenda Europe. Agenda Europe to jest takie grono lobbystów, jak nazwa wskazuje, miało być gronem europejskim, które od 2013 roku zaczęło się sekretnie spotykać. Dokumenty, które również wyciekły z ich spotkań, wskazują na to, że spotkania były strictly confidential. Zasady, które tam działały, to były tak zwane Chatham House. Nikt nie można, nie można było o tym rozmawiać, wnosić żadnych dokumentów na zewnątrz. Oczywiście żadnych dziennikarzy. I tam od tego 2013 roku, czyli w momencie, kiedy już Rosjanie spokojnie do tych organizacji wniknęli, zaczęły się odbywać takie właśnie spiskowe spotkania, gdzie w takim dokumencie, ich manifestie, który również wyciekł, mówi się o nowym porządku, naturalnym porządku, i w ramach tego naturalnego porządku właśnie walczy się z aborcją. Jest tam również punkt, pamiętam, że jeszcze kilka lat temu, kiedy o tym pisałam, kiedy to się pojawiło, to się wydawało niemożliwe, że ktoś może, jak ktoś walczy z aborcją, to jednocześnie musi zadbać o to, żeby była antykoncepcja. Nam się wydawało logiczne, ale okazuje się, że to było zupełnie nielogiczne dla tych panów, ale też pań, bo oni chcą po prostu też zredukować albo w ogóle wycofać koncepcję. Pojawia się tam oczywiście wiele punktów dotyczących walki z ideologią LGBT, ale pojawiają się też takie punkty, które już Ordo Iuris zaczęło jakiś czas temu zapowiadać w sposób delikatny, potem się z tego wycofywać i tak dalej, czyli zniesienia rozwodu. To są ich główne plany na legislację europejską, na zmiany, jakich chcieliby dokonać. W 2016 roku spotkanie organizowało już Ordo Iuris w Warszawie. Oni weszli do tej grupy rok wcześniej, ale Ordo Iuris samo jako takie powstało w 2016, więc nie byli u zarania jakby tego ciała lobbystycznego, ale dosyć szybko awansowali na takie, jak się mówi, stanowisko luminarzy. To są takie masońskie terminy, czyli takich osób, które nie tylko są członkami, ale mogą również proponować swoje rozwiązania. I w ramach tej grupy Ordo Iuris nie było ekspertem od aborcji tak naprawdę, chociaż 2016 rok to spotkanie odbywało się właśnie w tym tygodniu, kiedy przygotowywałyśmy się do strajku kobiet, dokładnie w tym tygodniu, o czym nie wiedzieliśmy. To Ordo Iuris jest tam ekspertem, był ekspertem od przemocy domowej, od walczenia z konwencją stambulską, czyli konwencją antyprzemocową. To był ich konik i oni rzeczywiście kilka lat później stworzyli taki alternatywny zapis prawny dotyczący przemocy. I taki alternatywny w tym sensie, który potencjalnie miałby stać się zastępstwem za dokumenty wydawane na poziomie ONZ-u albo na przykład Unii Europejskiej, jakieś umowy międzynarodowe. Zdecydowanie Ordo Iuris ma ambicje bardzo międzynarodowe i bardzo międzynarodowo chce się pokazywać, dlatego ta grupa była dla nich, tak sądzę, taką odskocznią do elit wśród tych fundamentalistów. Ty też mówiłaś o tym, Klementyno, na konferencji. Chciałbym, żebyś też przypomniała, bo jest to szalenie istotne i to dzieje się tu i teraz. Mianowicie, że Ordo Iuris szeregiem swoich działań wpisuje się w agendę rosyjską, zespół z partią rządzącą, i to powiedziałaś wprost, czyli w dążenia do polexitu. Mówiłaś, że przypomnij, dlaczego to jest tak istotne i jakie ich działania uznajesz za wpisujące się w ten scenariusz. Oczywiście samo zaostrzenie prawa aborcyjnego w kontekście tendencji i obowiązujących regulacji w Unii Europejskiej jest krokiem w zupełnie przeciwnym kierunku, ale takich inicjatyw rozmaitych jest dużo więcej. Ja też przypomnę wszystkim, że między innymi Ordo Iuris, jeżeli nawet nie inicjuje pewnych rzeczy, to wszystkie tego typu historie, jak na przykład znane wszystkim strefy wolne od LGBT, czyli te uchwały,
które są przeciwko ludziom LGBT w poszczególnych województwach. Tam się zawsze pojawiają prawnicy, opłacani chyba najlepiej ze wszystkich prawników, po to, żeby bronić wszystkich zwolenników tego typu pomysłów. Jakie jeszcze inne ich działania ty uznajesz za antyeuropejskie i wpisujące się w rosyjskie scenariusze? Oni szukają wszędzie takich luk, żeby stworzyć precedensy. I na tym polu można dać drugi styl. Tak. To jest ten pierwszy, tu jest drugi. Były takie dwie wpłaty. Tam na 11 tysięcy, tutaj jest na 1000. Tutaj jest za jakichś członków konkretnych, którzy mają wziąć udział w tej konferencji. Co ciekawe, zresztą prezes Ordo Iuris nie zaprzeczył tym przelewom. Potwierdził, że do takich doszło. Podobnie Ignacio Arsłaga nie zaprzeczył, że na przykład te dokumenty są fałszywe, że to jest ciekawe, zostało to potwierdzone przez nich. Więc Ordo Iuris bardzo się stara jako prawnicy, bo oni są organizacją prawniczą, tworzyć precedensy w prawie i próbowali na przykład tworzyć kilka takich precedensów, również przy pomocy osób o rosyjskim pochodzeniu, więc to wszystko jest takie dziwne. To znaczy rodzin z dziećmi, które są nie Polakami w Norwegii, w Holandii, w krajach zachodnich właśnie, z taką ustaloną opieką społeczną o dobrym standardzie, wedle jakby naszego uznania. I próbując pomóc tym rodzinom, które doświadczają jakiegoś tak zwanego prześladowania w swoim kraju, uzyskać azyl w Polsce, żeby stworzyć takie precedensy, że są źle traktowani przez jakąś tam opiekę społeczną i chcą im na przykład odebrać dziecko, ale przyjeżdżają, uciekają do Polski i w tej Polsce mogą się schować, ponieważ tutaj się naprawdę respektuje prawa człowieka. Jedna historia dotyczyła ojca Rosjanina i trzech córek w Szwecji, który z Szwecji uciekł do Polski i będąc na Okęciu, właśnie już tak czując, że mogą go zatrzymać, gdzieś się może stać, znalazł, nie wiemy jak, pośledziłam troszkę tą historię i próbowałam się porozumieć też z prawnikiem Ordo Iuris, którym się zajmował, Bartoszem Lewandowskim. Telefon do Ordo Iuris na Okęciu, rozumiecie, Rosjanin lecący ze Szwecji, no nagle dostaje telefon do Ordo Iuris i dzwoni do Ordo Iuris i prosi ich o pomoc w tej sprawie. No, te wszystkie historyjki są takie. Później ten Rosjanin w Polsce nie dostaje azylu, wyjeżdża do Rosji, bo stąd stwierdza, że jest obywatelem innego kraju, może w Szwecji źle, ale ma swój kraj i może tam wrócić. I wtedy prawnik Ordo Iuris odwozi tegoż Rosjanina z trzema córkami do Moskwy, gdzie prasa rosyjska obwieszcza to jako wielki sukces. I Ordo Iuris pojawia się tam również i ten pan prawnik Bartosz Lewandowski jako bohater. To są takiego różnego rodzaju historyjki, zawsze związane gdzieś z prawem i szukaniem takich luk, które pozwolą pokazać, rozładować, tworzyć napięcia pomiędzy Polską a Unią Europejską, krajami członkami Unii Europejskiej. Na przykład, kiedy kontestują konwencję stambulską, szukają sprzymierzeńców w innych krajach i tworzą również taki blok, namawiając inne kraje, inne rządy do tego, żeby taką konwencję wypowiadać. To są różne historie, albo to są historie głównie wschodnioeuropejskie. To w ogóle polega na tym, Ordo Iuris zakłada swoje filie w różnych krajach w stylu Chorwacja, Estonia, że ta organizacja służy do na polu właśnie wschodnioeuropejskim, a ta wschodnia Europa, jak domyślam się, ma dla Rosji zostać w pewien sposób zneutralizowana, albo odłączona od Unii Europejskiej, albo zdestabilizowana, tak żeby ten bufor pomiędzy nimi a Europą nie był no, taki zmobilizowany, zjednoczony, na przykład w sprawie granic, dlatego teraz dzieją się takie rzeczy, tam jest wiele powodów, dlaczego dzieją się te rzeczy, ale te historie, których jeszcze rok temu byśmy sobie nie wyobrazili, zaczynają się teraz już pojawiać i stają się rzeczywistością. I to jest usilne takie staranie ze strony Federacji Rosyjskiej do destabilizowania nie tylko Polski, ale próby zdestabilizowania całego regionu, czyli w pewnym sensie odzyskania tej wschodniej Europy, która znajdowała się za żelazną kurtyną. To jest walka o powrót do, w jakiś sposób odzyskania tego dominium. Nie chcą już nas najeżdżać prawdopodobnie, nie opłaca im się to, bo utrzymywanie takich krajów, a jeszcze nie daj Boże zbudowanych, jest problemem. Więc niech oni sami, ci w tych krajikach poszczególnych, które dla Rosji z jej potencjałem i ogromem wydają się liliputami,
niech tam się przynajmniej na tyle kłócą, żeby nie było spokojnie, żeby można je było rozgrywać. Tak, to jest typowy przykład. I Ordo Iuris właśnie w to gra. Tak, Ordo Iuris w to gra, ale też warto jest uświadomić wszystkim taki poziom najbardziej ogólny tej gry, a ten poziom jest stricte antyeuropejski. To znaczy Ordo Iuris generalnie, notabene, bardzo podobnie do Ojca Rydzyka, atakuje wartości zachodnie, twierdząc, że są lewackie, twierdząc, że Europa jest zepsuta, twierdząc, że to oni są ostoją konserwatyzmu. I warto wszystkim uświadomić, że to jest tak naprawdę echo tego, co mówił i nadawał Władimir Putin na Kremlu od na początku 2012 roku. To się bardzo nasiliło, jeżeli dobrze pamiętam. Kiedy zaczął mieć problemy w Rosji, tak naprawdę. Po prostu od tego momentu, kiedy zaczęły się jego problemy, Rosjanie zaczęli wychodzić na ulicę, bo Putin pojawił się po raz kolejny jako prezydent, a już wszyscy myśleli, że po Miedwiediewie będą jakieś wybory i będzie można wybierać. Natomiast wrócił tutaj pan Władimir, ludzie się wzburzyli i Putin zaczął szukać jakiegoś takiego nowego kierunku, motywu, który scali kraj. No najlepszym motywem jest jakaś walka, jest jakaś wojna. Więc z jednej strony pojawiła się Ukraina, a z drugiej strony pojawiła się taka walka z Zachodem o wartości. Putin nazwał nawet Zachód szatanem, więc były już takie bardzo ostre wypowiedzi. I od wtedy właśnie mniej więcej obwieszcza siebie jako takiego przywódcę świata chrześcijańskich wartości. Też to ciekawe, istotne i co zapowiadam już, że będzie przewijać się w naszych programach, to podobny bardzo charakter ma wiele publikacji w tygodniku Do Rzeczy, gdzie właśnie Paweł Lisicki razem z Rafałem Ziemkiewiczem ogłosili kilka tygodni temu, że nie można już nie rozmawiać o polexicie, bo stawką jest suwerenność Polski. Tak, to są takie małe, widzisz, małe kroczki, które powoli... Ja właściwie w tej książce pisałam już, że kolejnym, po prostu analizując to, co działo się w Rosji, wiedziałam, jakie rzeczy dalej się mogą wydarzyć w Polsce. Z jednej strony to, że NGOs, organizacje pozarządowe będą nazywane na przykład zagranicznymi agentami. Wczoraj na przykład na naszej konferencji pojawił się pan z Polonia Christiana, czyli takiego medium, które należy do założycieli Ordo Iuris oraz chłopak z Realu i zadawali nam pytanie o zagraniczne środki. No nie mamy problemu z zagranicznymi środkami, należymy do Unii Europejskiej i jako Strajk Kobiet mamy też zagraniczne środki pochodzące z Unii Europejskiej. Natomiast problem polega na tym, że mówimy o Ordo Iuris posiadającym środki, które pochodzą ze źródeł skażonych już przez Kreml. To są takie zainfekowane źródła finansów, i które kompromitują te organizacje. Więc to się już pojawiało w Rosji jakiś czas temu. Ja to opisywałam jako pewne zjawisko. Opisywałam też to, jak to hasło suwerenność staje się takim mottem, wokół którego się mobilizuje naród. A później ta suwerenność doprowadza do tego, że tak jak w zeszłym roku postąpił Putin, deklaruje się, że prawo narodowe jest ponad prawem międzynarodowym. To jest odwróceniem zupełnie porządku, znaczy nawet nie jest odwróceniem porządku, tylko pogwałceniem tego porządku, który został ustalony po II wojnie światowej, a czego zalążki już były po I wojnie światowej, w jakby takim celu unikania konfliktów, próby rozwiązywania to na jakiejś arenie pomiędzy krajami, żeby do takich ludobójstw nie dochodziło i do takich tragedii. I teraz w tym momencie Putin odwraca cały ten porządek. I co się dzieje rok później, zanim w ślad idzie nasza partia Prawo i Sprawiedliwość, to tam się wydarzyło. Także wiele rzeczy... Udając, że to taki przypadek. Gorycz, bo wiele rzeczy, które tam opisałam, po prostu się teraz wydarzają i kiedy już się wydarzają, to jest też takie... Dwa lata temu, trzy lata temu, nawet rok temu w niektóre rzeczy byśmy nie uwierzyli. A kiedy się wydarzają, to już jesteśmy tak zmęczeni taką ilością absurdów, niegodziwości i tak dalej, że zaczynam, nasz system immunologiczny nie jest w stanie już tego przyjąć. Znieczulamy. Tak, bardzo często o tym mówię, że partia rządząca prowadza na nas tak zwany trening bezradności, czyli coraz bardziej przyzwyczajamy się do sytuacji, która jest zupełnie nienormalna, szkodliwa, niebezpieczna i patologiczna wielokrotnie. Niedługo minie rok od wyroku
Trybunału Julii Przyłębskiej i tutaj, no cóż, wyraźnie... A tu się pojawia następny. Dokładnie, tu pojawia się następny. Październikowy termin. Polexit, może to też nie jest przypadek. Klementyno, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Zachęcam wszystkich jeszcze raz do czytania publikacji. I na koniec jeszcze chciałem Cię spytać, jak Ty myślisz i jak przewidujesz? Piszemy razem w pewnej grupie, widywaliśmy się, kiedy powstał ARP Info między innymi jako strona do publikacji i widać powoli, że te zagrożenia, które Ty przedstawiałeś, czy Tomek Piątek i Grzegorz Rzeczkowski, dla niektórych przestają być tylko jakąś fantasmagorią w naszych głowach, ale tak jak pokazałem na początku programu, bardzo łatwo narracją rządową zagłuszyć to, co ujawniamy. Jak ty myślisz, czy w jakimś horyzoncie możemy przebić się w mainstreamie, czy sami musimy wejść do mainstreamu? No ja uważam, że trzeba wchodzić. Trzeba wchodzić. Nie ma, i się przebijać, rozumiem. Nie tak? ma innej opcji, trzeba się przebijać, bo nikt do nas nie przyjdzie. Temat Rosja, kiedy się pojawia, to wszyscy uciekają z pokoju. To jest temat, którego ludzie nie lubią. Polska jakoś... Ludzie w mediach, ludzie w mediach, bo ludzie w większości nie mają... Tak. Ludzie w mediach go nie lubią, bo ludzie w większości nie mają nawet możliwości pojęcia. Zapoznać się z tym. Tak. I to jest media szalenie. Się tego tematu boją. Na przykład od rana w czwartek wczoraj dzwoniły do mnie telefony w sprawie oskarżeń, które są oskarżeniami znanymi już od jakiegoś czasu, nie jest to nic nowego, zresztą wszystkie wyglądają dosyć absurdalnie, bo w jednym przypadku na przykład jestem oskarżona o naruszenie cielesności policjanta, poprzez ochlapanie policjanta. Ja nie wiem, jak można naruszyć czyjąś cielesność, ciało, nie dotykając tego ciała, tam nic temu ciału się nie stało, to się stało mundurowi, ale mundur zresztą, jak mój prawnik poprosił o dołączenie go jako dowód do sprawy, został zniszczony, więc to są po prostu jakieś kolosalne tragifarsy. I mówię tym różnym dziennikarzom, którzy do mnie dzwonią, że to jest po prostu próba odwracania uwagi. Ja się dzisiaj spodziewałam tego dnia jakiegoś bombardowania, ale zupełnie w innym temacie. Tymczasem tak łatwo dają się zwodzić, tak, taki po prostu takiej łatwiej zagrywce. Kiedy już opowiadałam o tym, co tak naprawdę jest ważne tego dnia, no to czasami dodawali moje sprostowanie czy komentarz, ale nikt poza tym na przykład nie pojawił się, a to pani Klementyno, to może pani na przykład o tym opowie. Tak. Nie pojawiła się taka propozycja, tylko od ciebie przyszła i od Superstacji, gdzie będę mówiła w poniedziałek. No to cóż, będziemy się rozkręcać coraz bardziej. Dziękuję ci bardzo, Klementyno. Zrobimy wszystko wszystkimi naszymi kanałami i z wszystkich naszych sił, żeby twoje ustalenia przebiły się, a my będziemy się przebijać równocześnie i wierzę w to, że jesteśmy na jak najlepszej ja drodze. Ja jeszcze na ten temat będę publikować, no bo tam jest masa dokumentów. Na razie tylko przedstawiłam takie kilka rzeczy, może najistotniejszych dla nas w tym momencie w Polsce, ale tam jest bardzo dużo materiału i jeszcze na ten temat będę pisała. Dziękuję bardzo, Klementyno. Nasze progi są zawsze dla Ciebie otwarte i rozumiem, że wkrótce zobaczymy Cię na ulicach, bo jesień szykuje się bardzo burzliwie. Wiesz co, dobrej nocy. Mam no, tyle rzeczy do pisania, ale trudno, trzeba wyjść. No. No dobrze. To kibicujemy też Twojemu pisaniu, nie tylko politycznemu, to podam od siebie, bo wiem, że masz jeszcze kilka innych tak, ambicji. Tak, właśnie. I liczę na to, że szybciej nadejdą czasy, w których będziesz mogła się poświęcić też swoim artystycznym, tak je nazwę, zainteresowaniem. Dziękuję bardzo. Naszą gościnią była Klementyna Suchanow. Autorka To jest wojna i jedna z liderek ogólnopolskiego strajku kobiet. Żegnam.
Dziękujemy. Dobry wieczór Państwu, to jest Katarzys na kanale Reset Obywatelski. Dzisiaj naszym producentem jest Obrót, który został zaproszony na obiad, a my utrzymujemy się w całości z Państwa datków, czy to przez zrzutkę przekazywanych, czy to przez Patronite'a i bardzo Wam za to dziękujemy i zachęcamy Was do tego, żebyście promowali kanał, który też sponsorujecie. A teraz bez zbędnych wstępów proponuję wysłuchać tego, co dwóch katolików myśli na temat działalności Ordo Iuris. A tym pierwszym katolikiem jestem ja, a drugim katolikiem będzie Robert Figura, znany też jako Wiktor Porycki, który jest już z nami połączony. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Robert. Witam serdecznie, cześć. Robercie, krótko i na temat, bo będziemy niestety musieli przerwać naszą rozmowę na chwilę, ponieważ planujemy też jeszcze łączenie dotyczące Trybunału Julii Przyłębskiej. Także od razu uprzedzam wszystkich naszych widzów, że przerwiemy naszą rozmowę, a przewidziałem na dziś dwa wątki. Ten drugi, czyli kardynał Dziwisz już po łączeniu z panią profesor. A tymczasem chciałem ciebie spytać, jak ty oceniasz działalność Ordo Iuris? Czy to jest tylko taka niedźwiedzia przysługa, którą Ordo Iuris ma dla polskich katolików, czy może ty widzisz w tym coś więcej? Oj, wiesz, samo Ordo Iuris, ja tak bardzo, bardzo, bardzo mocno ich nie śledzę, natomiast jeżeli już coś w nich mnie interesuje, tak to nazwę, to raczej ta ideologia, którą oni sobą reprezentują, oni się bardzo chętnie podpinają, tak bym to nazwał, pod Kościół katolicki, w ogóle pod chrześcijaństwo, pod jakieś wartości wypływające z Ewangelii. Problem polega na tym, że jest to tak zniekształcone, jest to tak przez nich zmanipulowane, że to z prawdziwym chrześcijaństwem, czy w ogóle z katolicyzmem nie ma nic wspólnego, absolutnie. To wystarczy poobserwować ich jakieś takie ostatnio wypowiedzi związane z sytuacją na granicy z Białorusią. Oni tam oczywiście potrafią jakieś cytaty biblijne bez mała, prawda, wrzucać, natomiast no, totalnie manipulują tymi tekstami, zapominają chociażby o scenie sądu ostatecznego, cokolwiek uczyniliście, i tam nie ma wyjątków. Tam jest powiedziane wprost, uczyniliście jednemu z tych najmniejszych. I nie ma gwiazdki i gdzieś na dole drobnym druczkiem za wyjątkiem, nie wiem, Afgańczyków, to dotyczy każdego człowieka. Więc dla mnie jest to, no, trudno to nazwać sektą, no bo oni nie jakoś tych kultów religijnych nie budują na tym wszystkim. Natomiast na pewno jest to grupa ludzi, która chrześcijaństwo i katolicyzm cynicznie wykorzystuje do swoich celów ściśle politycznych, nic więcej. Ja pamiętam, kiedyś rzuciłem jakieś zdanie na Twitterze na temat jednego z duchownych w Polsce, takich bardzo znanych, rezydujący, ten ksiądz, ten zakonnik rezyduje w Toruniu. Dałem lekkiego psztyczka, bo troszkę się facet pogubił, ja mu przywołałem cytat z Biblii na ten temat i natychmiast ze strony jednego z członków Ordo Iuris spotkało się to bez mała z groźbą, że za chwilę dostanę pozew. Nie tak, obrażałem. Tak właśnie, to jest też takie charakterystyczne, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale to jest takie charakterystyczne dla Ordo Iuris wszystkim, którzy mają Twittera, na przykład, którzy nie mają Twittera, chciałem wytłumaczyć, jak to działa. Znaczy, oni poszukują pretekstów do tego,
żeby zaistnieć właśnie w różnych tego typu procesach, czy to o zniesławienie, czy też w sprawach, które ogniskują opinię publiczną. Notabene, tak jak podkreślam, historia uchwał przeciwko ludziom LGBT, które poszczególne sejmiki wojewódzkie przyjmowały i też rady miast, bardzo często, kiedy były krytykowane, to nagle pojawiali się tam ludzie z Ordo Iuris, którzy albo proponowali swoje usługi w zakresie zniesławień, albo chcieli też uczestniczyć w różnego rodzaju postępowaniach. I to jest coś bardzo charakterystycznego, o czym teraz powiedziałeś. I bardzo ci dziękuję też za przypomnienie tego, bo to nie jest chrześcijańskie, znaczy tu nie ma żadnej wrażliwości na słabych, tutaj jest coś zupełnie innego i powiem ci, że określenie sekta jest o tyle trafne, że w Brazylii, gdzie sięgają korzenie Ordo Iuris, organizacja TFP była uznana za sektę i to była też przez Kościół zwalczana. Nasz Kościół wyraźnie jakoś nie jest skłonny do tego, żeby się odcinać od inicjatyw Ordo Iuris, chociaż nie jest wcale z nimi jakoś szczególnie blisko związany. Jak ty myślisz, z czego to wynika? Nie będę ci podpowiadał, chociaż no, kryzys Kościoła omawialiśmy w naszych programach wielokrotnie, ale z czego to wynika, że Kościół katolicki i jego hierarchowie pozostają bierni właśnie wobec takich zupełnie niechrześcijańskich wystąpień jak Ordo Iuris i wielu ludziom wydaje się, że Ordo Iuris jest jakimś wręcz głosem katolików. Jak myślisz, z czego się bierze ta siła organizacji, co do której jest wiele wątpliwości? W odniesieniu do biskupów, czy do konferencji Episkopatu Polski, czy po prostu biskupów in gremio, ja myślę, ja podejrzewam, bo oczywiście nie mam na ten temat jakichś dokumentów, trudno mi się na nie by było powoływać, ale z moich obserwacji wynika, że być może oni wcale jakoś bardzo mocno nie popierają Ordo Iuris. Być może jest nawet tak, że z lekka się dystansują, ale z drugiej strony bardzo mocno na rękę jest im to, że Ordo Iuris występuje, prawnicy związani z Ordo Iuris występują w takich sprawach związanych z tak zwanym, prawda, z uczuciami religijnymi, że ktoś uraził moje uczucia religijne. Oni tam natychmiast wchodzą, no to jest na rękę biskupom, że ktoś się w ich imieniu tutaj, prawda, upomina o tęczową aureolę, czy o tego rodzaju rzeczy. Podejrzewam, że to stąd. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że większość naszego episkopatu to są ludzie o przekonaniach, jeśli można tak powiedzieć, politycznych, no ultrakonserwatywni czy konserwatywni, prawda? No trudno tam raczej znaleźć liberała, tak nazwę, wyjątkowe osoby jakby wyznają tego rodzaju, gdzieś tam zbliżoną, nazwijmy to, mają zbliżone poglądy, więc podejrzewam, że to stąd wynika. Ja myślę, że to jest przede wszystkim słabość Kościoła, który też, tak. abdykował z takiego, przypomnijmy tylko tym, którzy już do Kościoła katolickiego ostatecznie się zrazili albo są zrażeni od zawsze, że jednak pod wpływem Jana Pawła II Kościół musiał pozytywnie reagować na przykład na kwestię referendum akcesyjnego, które miało miejsce w Polsce. Dzisiaj to jest nie do pomyślenia i dzisiaj też bardzo bolesne dla mnie osobiście, jako dla katolika, jest to, że zupełnie nie przebija się ten przekaz papieża Franciszka, któremu można dużo zarzucać, ale jeśli chodzi o kwestię uchodźców, jeśli chodzi o kwestię pomocy najbiedniejszym potrzebującym, to on jest nad wyraz głośny i wyraźny. Wytłumacz jeszcze naszym wszystkim słuchaczom i słuchaczkom, jak to jest w polskim kościele, znaczy skąd się bierze, twoim zdaniem, ewidentny sceptycyzm, który
polscy hierarchowie mają do, no, wydawałoby się, obowiązujących wytycznych papieża Franciszka? Obrona własnego stanu posiadania, obrona także po prostu samych siebie przed możliwymi konsekwencjami. To jest znowu gra obliczona na to, że no wiesz, no może coś i mam na sumieniu, prawda? No ale po co się będę wychylał? Jak nie będę nic mówił, no to jest szansa, że dziennikarze nie dojdą, że coś tam nabroiłem, kogoś schowałem, coś źle zrobiłem, więc może się utrzymam na tym swoim tronie biskupim. Pamiętaj, że za tym no, idzie no, władza, pieniądze, wpływy. To nie jest tak, że biskup w swojej diecezji to jest taki jakiś tam pierwszy lepszy urzędnik, prawda? No to jest jednak szycha. Wielu z nich spotyka się z przedstawicielami to z samej góry partii rządzącej. Pewne rzeczy uzgadniają, pewne rzeczy są jakoś tam konsultowane, co też nie jest tajemnicą, bo od czasu do czasu gdzieś tam jakieś komunikaty, czy wyciekają jakieś dokumenty, prawda, że w związku z jakimiś planami podatków, coś tam arcybiskup, metropolita poznański, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski skierował pismo broniące księży do tam premiera rządu pana Mateusza Morawieckiego i tak dalej, i tak dalej. Powiedz mi, Wiktor, bo chciałem, bo nigdy o tym nie rozmawialiśmy, ciekaw jestem twojej opinii, bo kompletnie nie mam pojęcia. Czy ty uważasz, że Kościół powinien w takich sprawach dotyczących polityki zabierać głos, czy w państwie, które jest przecież świeckim, no powinien sobie darować tego typu rzeczy? To odnośnie, że tutaj dla mnie podwójnie żenujące jest to, że jak już się Kościół odzywa, to głównie w swoim interesie, zamiast w interesie tych najsłabszych. No, często to widać. Jak ty myślisz? Ja jestem zwolennikiem takiego modelu, że oczywiście Kościół ma prawo zabierać głos w różnych kwestiach, sprawach społecznych, jeżeli na przykład widzi, że jakieś działania państwa mogą doprowadzić do, powiedzmy, pokrzywdzenia jakiejś grupy osób, no nie? Nałożymy jakieś podatki dodatkowe, a to spowoduje, że jakaś znaczna część społeczeństwa, zresztą znaczna czy mniej znaczna, nieistotna, jakaś grupa obywateli, no na tym po prostu ucierpi. Według mnie wtedy Kościół ma prawo powiedzieć: panowie politycy, to, co robicie, czy to, co planujecie, spowoduje, że ileś osób no, nie będzie miało na, nie wiem, na chleb, prawda, czy na opłaty na prąd i tak dalej. W takich sytuacjach według mnie tak, ma prawo. Natomiast absolutnie nie ma prawa dogadywać się z politykami na jakiekolwiek inne tematy, prawda, że my tutaj mamy fajnego kandydata, to może on zostanie jakimś tam, prawda, dyrektorem gdzieś i tak dalej. Nie. Żadnych tego rodzaju związków tronu z ołtarzem według mnie nigdy nie powinno być, absolutnie nie. Ja od siebie dodam, nie szczególnie zatroskany akurat polskim kościołem, ale że w takim jego kształcie już od dawna powtarzam, że taki sojusz oparty tak naprawdę na oddaniu się w ręce tronu, bo to jest taki paradoks, znaczy dzisiaj Kościół jest zakładnikiem polityków, bo jego rozmaite grzechy, między innymi dotyczące przestępstw seksualnych i krycia pedofilów, mogłyby, gdybyśmy mieli prokuratora generalnego nie tak zaangażowanego. To jest artykuł, to jest świetny, dobrze zwróciłeś uwagę, przypomniałeś mi, to jest świetny przykład artykułu 240 kodeksu karnego, prawda? W związku z artykułem 200 bodaj, tym dotyczącym pedofilii, ja sobie zresztą tutaj nawet to jest artykuł, żeby nie pomylić, tak, obcowanie płciowe z osobą małoletnią, artykuł 200 i artykuł 240 znowelizowany wszedł w życie 13 lipca 2017 roku. Jest tam wyraźnie powiedziane tak: kto mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili prokuratura krajowa
interpretuje ten przepis w ten sposób, że dotyczy on tylko i wyłącznie tych zdarzeń, które miały miejsce po wejściu w życie tego przepisu. Natomiast większość, tak jak ja się orientuję, prawników, interpretuje to zupełnie inaczej. To nie jest i tak, tu postawmy, że... I tu postawmy przecinek, bardzo, bardzo cię proszę, bo tak jak dobra. Mówiłem, przejdziemy na chwilę do konstytucjonalistki, ale wrócimy do tego zaraz, bo to też bezpośrednio wiąże się z sytuacją kardynała Stanisława Dziwisza. Także na chwilkę dziękuję, jasne. Stawiamy przecinek, a z nami już jest pani Anna, pani doktor habilitowana, czyli profesor Anna Rakowska-Trela. Dobry wieczór, pani profesor. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. Pani profesor, chciałem spytać panią o ocenę wczorajszego orzeczenia Trybunału Julii Przyłębskiej. Już dziś propaganda rządowa jasno mówi, że wyrok w obronie suwerenności Polski, że to jedyna słuszna decyzja Trybunału w pełnym składzie. A tymczasem niektórzy sędziowie, jak na przykład sędzia Piotr Pszczółkowski, ja przypomnę, że to były prawnik Jarosława Kaczyńskiego, no są odmiennego zdania, jeśli chodzi o interpretację. Ale ja bym chciał, żeby pani powiedziała nam, z czym to orzeczenie się wiąże. To znaczy, co tak naprawdę orzekł Trybunał Julii Odkrycia Towarzyskiego Przyłębskiej wczoraj? Postaram się odpowiedzieć na to pytanie, chociaż dla prawnika to wcale nie jest proste zadanie. Dlatego, że no w tym orzeczeniu są takie stwierdzenia, co do których trudno w ogóle powiedzieć, co one by mogły oznaczać, tak, dla systemu prawnego, dla obowiązywania traktatów unijnych. Można je podzielić na dwie części, to orzeczenie. Pierwsze to jest takie, które no właśnie, wydaje się, że nie ma żadnego znaczenia poza znaczeniem politycznym, bo nie może wywoływać żadnych skutków prawnych. A drugie to jest takie, które może wywoływać jakieś skutki bardzo poważne i oczywiście negatywne. Ja mówię o skutkach prawnych, a nie politycznych, bo o tych nie chcę mówić, bo jestem prawnikiem. Otóż ta pierwsza część, czyli ta, która w moim przekonaniu, no powiem wprost, jest po prostu bez sensu, tak? To jest to, co jest zawarte w punkcie pierwszym, gdzie Trybunał orzekł, że postanowienia Traktatu o Unii Europejskiej w takim zakresie, w jakim powodują, że Unia Europejska osiąga nowy etap, co oznacza według Trybunału, że organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji, co oznacza według Trybunału, że wedle prawa europejskiego konstytucja nie jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej i według TSUE. I co oznacza według Trybunału Julii Przyłębskiej, że no, będąc członkiem Unii Rzeczpospolita Polska nie może funkcjonować jako państwo suwerenne i demokratyczne, że w tym zakresie traktaty, jeżeli takie wnioski z nich wywodzimy, czy wywodzi Trybunał Julii Przyłębskiej, to są sprzeczne z konstytucją. No, gdyby tak było, gdyby rzeczywiście z traktatów można było wywieźć, że Rzeczpospolita nie jest suwerenna i demokratyczna, że Unia zaczyna działać poza swoimi kompetencjami, czy że stanowią one, że konstytucja nie jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej, to pewnie by tak rzeczywiście było. Tylko problem polega na tym, tego wczorajszego orzeczenia, że takich wniosków z traktatów w żaden sposób żaden prawnik wywieźć nie może i nie powinien. Natomiast to, co może wywołać skutki prawne negatywne dla Polski i dla obywateli, to jest takie rozstrzygnięcie zawarte w punkcie trzecim wyroku, gdzie Trybunał wprost wskazał, czy dał taką wskazówkę do sędziów krajowych, żeby wstrzymali się z oceną procesu nominacji tych tak zwanych neosędziów, czyli sędziów, którzy pojawili się po reformie KRS. I tutaj to pewnie była reakcja na wcześniejsze orzeczenia TSUE. Trybunał Julii Przyłębskiej wprost wskazał, że takie postępowanie, takie próby są według niego sprzeczne z konstytucją. Obojętnie, czy odbywają się na gruncie polskim, czy europejskim. Tak, to o tym już parę razy rozmawialiśmy na kanale Reset Obywatelski, ale chciałem
też spytać panią o taki podstawową narrację, która jest wpajana poprzez propagandę obywatelom, czyli ta narracja polega na tym, że oto mamy jakąś ewidentną sprzeczność między polską konstytucją a prawem europejskim, które my przyjęliśmy, zgadzając się na wejście Polski do Unii. Mogłaby pani defalsyfikować to stwierdzenie? Jak to jest możliwe, że jednocześnie, znaczy z jednej strony mamy naszą konstytucję zapewniającą nam suwerenność, a z drugiej strony poddajemy się dobrowolnie i też w granicach obowiązującego prawa, które też wskazuje na to, że możemy przystępować do umów międzynarodowych, poddajemy się dobrowolnie prawu europejskiemu. No tak właśnie jest. To jest zresztą tak samo jak w naszym, nie wiem, życiu może nie tym publicznym, nie między państwami, ale życiu prywatnym. Tak? Zawieramy z różnymi ludźmi, jesteśmy ludźmi wolnymi, decydujemy o sobie. Zawieramy z innymi jednostkami, tak, ludźmi, nie wiem, innymi podmiotami jakieś umowy, czy to prywatne, czy gospodarcze, czy jakieś inne, wiążemy się różnymi relacjami i w ten sposób tę swoją wolność dobrowolnie ograniczamy. Tak? Jeżeli się zwiążemy jakąś umową, no to dobrowolnie oczywiście, no to musimy tę umowę wykonywać. Tak samo jest tutaj. Polska dobrowolnie i to jeszcze w trudnej procedurze, która jest opisana w artykule 90 Konstytucji, związała się traktatami z innymi członkami Unii Europejskiej, przystąpiła wtedy do wspólnot, teraz już do Unii Europejskiej i w związku z tym jest zobowiązana na podstawie własnej suwerennej decyzji zobowiązania wynikające z tego członkostwa wykonywać. Z powodu członkostwa spoczywają na nas właśnie i obowiązki, ale no, mamy też pewne uprawnienia, ułatwienia czy profity z tytułu członkostwa w Unii Europejskiej. Na tym polega członkostwo w organizacji międzynarodowej, zresztą na tym polega też zawieranie umów w życiu codziennym. Tak więc nie powinno dziwić to, że Unia wymaga od nas, żebyśmy realizowali obowiązki nie tylko finansowe, ale także te, które składają się na jakąś taką no, podstawę funkcjonowania w ramach Europy rozumianej jako takie stowarzyszenie państw demokratycznych, praworządnych. Tak? To też są filary. Trudno pracować czy współpracować z państwem, które tej praworządności nie przestrzega, bo jeżeli obywatele innych państw Unii Europejskiej mogą tu mieszkać, mogą pracować, mogą prowadzić swoją działalność, jest swoboda przepływu osób, usług i towarów, no to musi Unia być pewna, czy pozostałe państwa członkowskie Unii Europejskiej, że na przykład sądy są u nas wolne, tak, i niezależne, tak, żeby to wszystko no, było fair po prostu, żeby ta współpraca była fair, żeby chronić też swoich obywateli, żebyśmy wszyscy nawzajem się chronili. Tak więc jeśli przystąpiliśmy do Unii i to się odbyło zgodnie z konstytucją na podstawie w ogóle decyzji przecież podjętej w referendum, no to przestrzegajmy zobowiązań, tak, no bo inaczej się nie da. Inaczej się nie da. Ostatnie pytanie, pani profesor. Czy pani rzeczywiście jest w tej grupie prawników, która uważa, że tego rodzaju orzeczenie jest rodzajem prawnego polexitu? To trudno powiedzieć. Znaczy na pewno jest jakiś kroczek na drodze do polexitu. Na szczęście to Trybunał Julii Przyłębskiej będzie decydował o przynależności Polski do Unii Europejskiej. Tylko władza polityczna, ale myślę kierująca się jednak wolą obywateli, jak na razie mamy społeczeństwo jeszcze proeuropejskie. Tak? Pewnie będzie następował jakiś proces zniechęcania nas do Unii. Mam nadzieję, że to się nie uda. Ja mam taki problem, znaczy mam bardzo wiele problemów z tym wczorajszym orzeczeniem, ale wydaje mi się, że Trybunał Julii Przyłębskiej nie jest organem, który miałby jakiś wielki autorytet na arenie europejskiej, tak, więc oczywiście to orzeczenie będzie wywoływało skutki, ale to głównie w tej sferze wewnętrznej, tak, tak jak mówiłam o tym problemie związanym ze statusem sędziów, ale wydaje się, że oprócz jakiejś reakcji takiej politycznej, która ma już miejsce od wczoraj, no to orzeczenie
w cudzysłowie orzeczenie, w cudzysłowie Trybunału Konstytucyjnego, co do którego już nawet Europejski Trybunał Praw Człowieka się wypowiedział, że no, obsadzony dublerami to nie jest Trybunał, no to on nie ma wystarczającego autorytetu, żeby spowodować polexit. Natomiast na pewno bardzo istotnie osłabia pozycję Polski w Unii Europejskiej i to jest przykre i szkoda, bo to szkoda nie tylko państwa, ale szkoda i nas, obywateli. Walczmy o to, żeby polexit stał się tylko widmem, które stanie się przyszłością i jakimś chorym pomysłem. Na razie władzy nie można wierzyć, ale na szczęście mamy też prawników, którzy tłumaczą nam zawiłe narracje polityków i odkłamują wiele spraw, tak jak pani doktor habilitowana Anna Rakowska-Trela, konstytucjonalistka, która była naszą gościnią. Bardzo dziękuję pani doktor. Dziękuję bardzo i miłego wieczoru mimo wszystko. Miłego mimo wszystko. Drodzy państwo, nasza gościni powiedziała nam coś, co nieco może uspokajać emocje, ale to nie jest wcale tak, że powinniśmy przejść nad decyzją Trybunału Julii Przyłębskiej do porządku dziennego i udawać, że nic się nie stało, bo sprawa jest bardzo zawiła i na pewno będziemy do tego wracać. Polexit, tak jak powiedziała pani profesor Trela, jest decyzją, będzie ewentualnie, oby nie, decyzją polityczną i te takie kuglarstwa Trybunału Julii Przyłębskiej nie są wystarczające do tego, żeby Polskę wyprowadzić z Unii. Niemniej jednak, tak jak podsumowała pani doktor habilitowana, czyli ja będę tytułował profesor Trela, osłabia naszą pozycję w Unii, a my wracamy do naszej rozmowy z Robertem. Dobry wieczór, Robercie, dziękuję. Przepraszam, że dzisiaj tego typu rozgrywkę zrobiliśmy. To znaczy, jeżeli mogę ci wejść słowo na chwilę, proszę. Bo oczywiście słuchałem rozmowy z panią profesor i no, ja mam bardzo poważne wątpliwości. Ja nie jestem prawnikiem, więc nie chcę się, wiesz, wypowiadać w sprawach tych paragrafów, przepisów, bo ja się na tym po prostu nie znam, ale dla mnie, mam ogromny problem z tak zwanym Trybunałem Konstytucyjnym w Polsce od momentu, kiedy do tego Trybunału został dokooptowany pan Stanisław Piotrowicz. Z tego co pamiętam, to te osoby zasiadające w Trybunale Konstytucyjnym powinny się odznaczać jakąś taką, prawda, moralnością, być takimi, prawda, nieskazitelne jakimiś, nieskazitelność jest, no ja bardzo przepraszam, to się łączy z tym, o czym przed chwilą my rozmawialiśmy, pan prokurator Stanisław Piotrowicz, proszę sobie przypomnieć, kto nie pamięta, to był, no właśnie, prokurator, a jednocześnie obrońca, tak wyszło, księdza Mirosława M. z Tylawy, prawda, on tam wygadywał jakieś bzdury na temat ciumkania dzieci, prawda, a wkładanie palców dziewczynkom do pochwy, no, prawda, tłumaczył jakimiś bioenergoterapeutycznymi właściwościami tego człowieka. Nie wiem, tak mi się teraz zrodziło, czy pan prokurator Piotrowicz to w ogóle miał jakiekolwiek kompetencje, żeby orzekać, że ten sprawca to jest bioenergoterapeuta, czy nie. Jakaś totalna bzdura, kompletna bzdura. I teraz nagle ten człowiek zasiada w takim ciele, jakim jest Trybunał Konstytucyjny. Powiem wprost, być może się komuś narażę, ale naprawdę mało mnie to interesuje. Dla mnie ten organ państwa w tej chwili po prostu nie funkcjonuje. To, co jest, jest atrapą Trybunału Konstytucyjnego. I tyle mam w tej sprawie do powiedzenia. No, bardzo się cieszę, że o tym wspomniałeś, bo zbyt łatwo przechodzimy do porządku dziennego. To rzeczywiście jest jeden z wymogów w stosunku do kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego, a prokurator Piotrowicz absolutnie nie spełnia tych kryteriów. Ale my wracamy też do zapowiedzianego wątku, już nieco zbliżając się do końca naszej rozmowy i wyjdziemy od artykułu 240, o którym powiedzieliśmy, ponieważ to
To jest bardzo ciekawy artykuł. Ja wszystkim przypomnę, którzy nie wiedzą, że sam obóz rządzący wprowadził go i znowelizował, co też pokazuje, jak dla mnie, pewną fasadowość niektórych ruchów tej ekipy. Ale zostawmy to na boku. Ja bym chciał, żebyśmy też powiedzieli wszystkim, bo wydaje mi się, że do tej pory to się nie przebiło, że było postępowanie prokuratorskie, które dotyczyło kardynała Stanisława Dziwisza i wydawać by się mogło, że to jest kolejny z pasma decyzji prokuratury, które wpisują się w ochronę ludzi, którzy tuszowali pedofilię, tych hierarchów, ale jednak, co ciekawe i co słusznie zauważył Szymon Piek z Onetu, również też często nasz współrozmówca, z czego się bardzo cieszę, prokuratura ustaliła tam, bo prokuratura musi ustalić stan faktyczny, że kardynał Stanisław Dziwisz w 2012 roku otrzymał wiarygodną, już dziś wiemy, informację dotyczącą księdza Wodniaka, który molestował chłopców w Międzybrodziu Bialskim, między innymi pana Janusza Szymika, który też był kiedyś już naszym gościem. To oznacza, drodzy państwo, ni mniej, ni więcej, że kardynał Stanisław Dziwisz skłamał. Jak to dla ciebie, jakie to ma znaczenie dla ciebie, ta publikacja i te ustalenia prokuratury? Bo jednak jest to jedna z przesłanek, by nie wierzyć w te zapewnienia kardynała Stanisława Dziwisza. Ja powiem tak, prokuratura, mam na myśli całość, prawda, jako organ państwa, nie poszczególne prokuratury, nie poszczególnego prokuratora, tylko prokuraturę jako całość, jako instytucję, ma w tej chwili dwie pałki, którymi pomaga Kościołowi. To jest jeden z elementów tej unii tronu i ołtarza. Pierwsza pałka to jest kwestia przedawnienia. Po 10 latach od uzyskania tej, nie, po, przy, w, przepraszam, to kodeks kanoniczny. W kodeksie państwowym, kodeksie karnym 30 lat bodaj się tam mija wieku i sprawa jest przedawniona. Dziękuję, do widzenia. W ogóle nie mamy o czym rozmawiać. Druga to jest właśnie ta interpretacja, obecnie obowiązująca interpretacja artykułu 240 KK. Prokuratura Krajowa nakazuje prokuratorom podległym wszystkim stosowanie takiej oto, że można ścigać tylko tych kryjących, którzy dowiedzieli się o jakichś tam sprawach dopiero po 13 lipca 2017 roku. Ci, którzy dowiedzieli się o tym wcześniej, nie mieli obowiązku prawnego wynikającego z kodeksu karnego do tego, żeby donieść na jakiegoś tam sprawcę. I tak to się kręci w tej chwili, tak to się toczy. Co do kardynała Dziwisza, no cóż, ja mogę powiedzieć tylko tyle, że dla mnie ten człowiek jest największą pomyłką w kreacjach kardynalskich Benedykta XVI. To dla mnie nie ulega najmniejszej wątpliwości, że ten człowiek nigdy nie powinien zostać ani kardynałem, ani arcybiskupem, ani nawet chyba biskupem. To był też ewenement, że sekretarz papieski w trakcie sprawowania swojej funkcji, nie wiadomo dlaczego, został papieżem. To zwykle był jakiś prałat, czy tam protonotariusz apostolski, liczbowy tak zwany, i nic więcej. Skąd to się wzięło, nikt nie ma pojęcia. Natomiast wszelkie tłumaczenia w tej chwili kardynała Dziwisza, no to było bardzo dobrze widoczne i być może część przynajmniej widzów to pamięta, ten jego wywiad z panem redaktorem Piotrem Kraśko, prawda? Nie wiem, nie pamiętam, mnie przy tym. No więc można powiedzieć tylko tyle, kardynał Dziwisz od czasów jeszcze bycia zwykłym księdzem jest znany z wprost legendarnej pamięci do osób, spraw i szczegółów. Więc gra w tej chwili, to jest według mnie jakaś rodzaj strategii obrony
swojej osoby, prawda, jakże godnej, jakże wielkiej, prawie relikwii trzeciego stopnia, bo się otarł o świętego Jana Pawła II i czegoż on takiego świetnego i doskonałego nie zrobił dla Kościoła i dla Polski, no to ja przypomnę księdzu kardynałowi sprawę kardynała, już w tej chwili nawet nie księdza, tylko McCarricka. Przypomnę księdzu kardynałowi Dziwiszowi sprawę Greera z Wiednia, sprawę de Golado. Legionu Chrystusa. Legioniści Chrystusa, tak, i oskarżenia, które od lat padają w różnych krajach o przyjmowaniu przez niego łapówek od legionistów Chrystusa, prawda, wypchanych tysiącami dolarów kopert. Nagle stracił pamięć, nie wie, co się w ogóle dzieje, jego przy niczym nie było. Świetny był wtedy mem taki, który widziałem zaraz po tym wywiadzie w TVN-ie. Zdjęcie Dziwisza w trakcie, prawda, i taki podpis: Jan Paweł II? Nie słyszałem. To doskonale oddaje stan umysłu dzisiaj tego człowieka, ale mówię, to jest jego cyniczna gra obliczona na obronę własnej osoby. A broniąc siebie, no niestety, dla jednych niestety, inni się pewnie z tego cieszą, pogrąża Jana Pawła II, prawda? Nie mówiąc prawdy o tym, czego był świadkiem i co wyczyniał w Watykanie, to jest także sprawa chociażby nasza tu, miejscowa, bieżąca, już nie bieżąca, tylko sprawa Peca, prawda, kiedy dopiero przy pomocy... Tak, trzeba było przemycać w kalesonach, czy przepraszam, w rajstopach, no, nie, informacje to, na ten temat, no to taka legenda, tak? To nie legenda, to nie jest legenda, tak to się odbyło, pani profesor Połtawska, idąc na, tylko tu się mogę pomylić, bo nie pamiętam, czy to był obiad, czy kolacja, u Jana Pawła II, idąc, przemycała list, który otrzymała tutaj w Polsce i przemycała go, no powiem bardzo delikatnie, oględnie, pod bluzką. No. Ona nigdy po prostu temu nie zaprzeczyła, to nie jest osoba, która firmowałaby swoją osobą kłamstwo. Nie powiedziała wprost, że tak było, ale nigdy temu nie zaprzeczyła. Zresztą inne źródła też wyraźnie o tym mówią, że papież otrzymał od niej w trakcie tej kolacji list. Okej. Dzięki wielkie, Robercie. Dzięki. Myślę, że to jest niezła puenta, szczególnie to, co mówiłeś odnośnie Jana Pawła II, ale też powiedzmy sobie twardo i tutaj się nie cofajmy, że ta historia Janusza Szymika jest absolutnie dyskwalifikująca dla kardynała i tak należy to czytać, niezależnie od pamięci. Na gruncie krajowym nie ma nic do dodania. Dobrze, dziękuję serdecznie. Dzięki. Nasz gość, zawsze przeze mnie mile widziany i przez Państwa, jak widzę po komentarzach również, Robert Fidura, Wiktor Porycki. Dobrej nocy. Dobrej nocy wszystkim, kłaniam się, cześć. A teraz, drodzy Państwo, posłuchajmy najlepiej, no posłuchajmy muzyki, żebyśmy przygotowali się na ostatni element naszej dzisiejszej audycji. Oh boy, you make my head on go colo. Oh Sarafina, you don't carry me de go. Oh boy, you make my head on go colo. Oh Sarafina, you don't carry me de go. Oh boy, you make my head on go colo. Oh baby, you na for money. Oh baby, na nambara. Oh baby, na for money. You know, scatter the whole area. Oh Sarafina, you don't carry me the go. Oh boy, you make my head on go colo. Oh Sarafina, you don't carry me the go. Oh boy, you make my head on go colo. Oh Sarafina, oh Sarafina.
make my head don't go cologne. Oh, Sarafina, you don't carry me, they go. Oh, more, you make my head don't go cologne. Oh, Sarafina, you don't carry me, they go. Oh, more, you make my head don't go cologne. Oh, baby, in a permani. Oh, baby, in a number. Oh, baby, in a permani. You don't scatter the holy. Oh, Sarafina, you don't carry me, they go. Oh, more, you make my head don't go cologne. Yeah, fine girl, Sarafina Mufino. Love your smile, it's a nasty whisper. I love your dirty dancing at the dance floor. Dance for me like dirty Diana. Mon chéri, je t'aime. Call ham, check or honey more, yeah. Drive me crazy, kilometer. Take me home, girl, to Mombasa. Big Swahili, kuna matata. The way you shake your baka, connect my bala. Tempted to touch, tempted to hug. Look at you, feeling you, baby girl, yo. I know you know that I wanna log into you. Cause I have a password into your door code. Step up, come down at the dance floor. My baby girl, 242 in at the dance floor. Sarafina, no one let go. Everybody has to let go. Asienta Center, while like roller coaster, everybody feel high, even if they enter. Oh, Sarafina, you don't care me, they go. Oh, boy, you make my head don't go to low. Oh, Sarafina, you don't care me, they go. Moi drodzy, moje drogie resetarianie, resetarianki, witam was znowu. Na koniec chciałem wam przypomnieć postać, którą widzicie w tle. Mianowicie nie jest to przypadkowe. Nasi stali słuchacze i widzowie wiedzą, że Michael Jordan, bo to on gdzieś tam z tyłu naszym widzom się pojawia. O tam dokładnie. Był już kiedyś przywoływany przeze mnie w określonym kontekście, do którego wrócimy, a w oczekiwaniu na kolejnego gościa proponuję, żebyśmy posłuchali fragmentów z filmów, które zmontowaliśmy z przeszłogodzinnej konferencji prasowej, bo drodzy Państwo, ważne jest to, za 10 minut obejrzymy, właśnie dostaję informację, 10-15 minut obejrzymy te fragmenty, ponieważ mamy jeszcze jakiś problem z połączeniem z Grzegorzem Rzeczkowskim. Ale to dobry moment, żeby powiedzieć o Grzegorza ustaleniach z tego tygodnia. A właśnie, nie, drodzy Państwo, pan Grzegorz będzie mógł o tym opowiedzieć samemu, ponieważ właśnie się połączył i bardzo ogromnie mnie to cieszy. Dobry wieczór, Grzegorzu. Dobry wieczór, witam Państwa. Dziękuję bardzo, że Ci się udało. Grzegorzu, nie będziemy marnować czasu na te regiele. Naszym gościem jest Grzegorz Rzeczkowski, dziennikarz Tygodnika Polityka, ale też autor dwóch ważnych książek, z których przynajmniej o jednej będziemy dzisiaj mówić, czyli o książce o katastrofie smoleńskiej. Chciałem Cię spytać, w swojej książce napisałeś, podałeś, w jaki sposób budowano smoleński mit, który potem wyniósł Prawo i Sprawiedliwość do władzy. A teraz nawet w ostatnim tygodniu mamy kolejny przykład takiego wycofywania się
chyłkiem z różnych tez, które stawiał obóz rządzący i między innymi ostatnio umorzono jeden z wątków, jedno z kilku śledztw, które są prowadzone przez prokuraturę. Czy możesz nam powiedzieć, co się wydarzyło w ostatnim tygodniu i na ile to jest dla ciebie symptomatyczne, bym powiedział, dla tego, co się dzieje z katastrofą smoleńską i z próbą zamknięcia tego rozdziału przez Prawo i Sprawiedliwość? No, Prawo i Sprawiedliwość za pomocą usłużnych prokuratorów doprowadziło do sytuacji, w której jedynymi skazanymi za katastrofę smoleńską, mówiąc tak ogólnie, bo nawet nie powiem spowodowanie, no bo trudno oskarżać te osoby o to, że doprowadziły do katastrofy. Jedynymi skazanymi są były szef kancelarii premiera Tomasz Arabski i jego zastępczyni oraz były wiceszef BOR Paweł Bielawny, przy czym w tym drugim przypadku sąd zdecydowanie podkreślił, że działania Bielawnego i BOR-u nie miały żadnego wpływu na katastrofę. W tym pierwszym przypadku ten wpływ był równie, jeśli nie żaden, to niewielki, no bo sąd uznał, że Arabski i jego zastępczyni mogli nie zgodzić się na lot, ponieważ co prawda nie byli dysponentami samolotu, ale byli koordynatorami i teoretycznie powinni byli, wiedząc, że lotnisko jest zamknięte, powinni byli nie wyrazić takiej zgody. Natomiast zupełnie bezkarni są ludzie związani z PiS i nigdy nie stanął przed wymiarem sprawiedliwości, na przykład Jacek Sasin, który, jak wynika z dokumentów procesowych, które przeglądałem w sądzie, no wskazywany był przez kilka sądów rozpatrujących inne sprawy jako ten, którego rola powinna być dogłębnie zbadana. I jeden z sędziów wprost wskazywał, że to Sasin był organizatorem lotu i to, że to on odpowiada za to, jak ten lot był zorganizowany. A przypomnijmy, sądy wszystkie, które rozpatrywały do tej pory sprawę smoleńską, ustaliły, że lotnisko było zamknięte. Właściwie lotnisko nie istniało, nie miało prawa dojść do tego lotu. Natomiast jakby konsekwencje ponieśli tylko ci, którzy byli związani z Platformą Obywatelską. I o to chodziło właściwie w tej kwestii. Jeszcze za rządów PO, ale też warto podkreślić, że wtedy prokuratura była niezależna, zarzuty niedopełnienia obowiązków przy wyznaczeniu załóg postawiono dwóm byłym dowódcom 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego, czyli dowódcy pułkownikowi Ryszardowi R. i dowódcy klucza Tupolewów, przepraszam, eskadry Tupolewów Bartoszowi S. No i sprawa ciągnęła się, ha, 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 lat 11, ciągnęła, aż w końcu zostali oni uniewinnieni, choć zarzuty, jakie, nie tylko zarzuty, ale zresztą dowody, które zgromadzono w sprawie, były bardzo mocne. No ewidentnie oni odpowiadali za to, co zresztą ustaliła też komisja Millera, że załoga nie była przygotowana do lotu, nie miała prawa wejść na pokład. Natomiast prokuratura najwyraźniej nie dopatrzyła się tutaj żadnych uchybień, śledztwo umorzyła i w ten oto sposób panowie, którzy poszli na pełną współpracę z prokuraturą, obciążając winą za różne niedociągnięcia Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego, Bogdana Klicha, właśnie zostali oczyszczeni, panowie zostali oczyszczeni z zarzutów. Zresztą śledztwo, sprawę prowadził pułkownik Michaluk, który zrobił błyskawiczną karierę w prokuraturze, w jej Departamencie do Spraw Wojskowych. Zresztą to jest nominat Antoniego Macierewicza. Niczego innego po tej sprawie się nie spodziewałem. Zresztą na ten temat napisałem tekst w kwietniu tego roku. Już wtedy pisałem, że w najbliższym czasie dojdzie do umorzenia. Pewnie ten tekst trochę tę sprawę odsunął, ale no, summa summarum, sprawa została umorzona, także
no, wszystkie brudy, które tutaj są po stronie pisowskiej, zostały zgrabnie zamiecione pod dywan i PiS teraz może mówić, że to Platforma doprowadziła do tej katastrofy, co jest oczywistą bzdurą. Więc na naszych oczach, oczywiście w cieniu tego, tych skandali, skandalicznych decyzji, które zapadły w ostatnim czasie, to mam na myśli oczywiście wyprowadzanie nas z Unii Europejskiej, jednak dokonała się rzecz taka, no, też skandaliczna, a mianowicie oczyszczono z zarzutów dowódców, co jest skandaliczne też z tego powodu, że daje niejako odpowiedni, powiedziałbym, sygnał do wszystkich oficerów, personelu latającego w siłach powietrznych, że nieważne jest, jak latacie, możecie łamać procedury, lepiejście nas słuchali, my wam zapewnimy pełną ochronę, parasol ochrony, możecie łamać przepisy, możecie, nie wiem, latać po pijaku, możecie wyznaczać załogi, które się do tego nie nadają, ale ważne, żebyście słuchali i robili to, co każemy, to wtedy dobrze będzie. Czym się to kończy. Tak, to jest świetna konstatacja, tym bardziej, że bardzo podobne sytuacje dzieją się w policji i jeszcze w wielu innych służbach, o których mówimy, także podobny mechanizm miał zastosowanie przy okazji respiratorów, które kupowaliśmy od handlarza bronią i wystarczyło, że Jarosław Kaczyński wyszedł, nawet nie wyszedł, tylko napisał oświadczenie, że wszystko było ok, Łukasz Szumowski jest super i Łukasz Szumowski mógł się spokojnie usunąć w cień. To jest ten mechanizm. Dziękuję, że to powiedziałeś też przy tej sprawie. Ale za to w cieni nie da się odsunąć waszej ostatniej publikacji z Klementyną Suchanow. Mimo że wielu by próbowało i chciało. Na początku naszej audycji pokazywałem, jak skutecznie niestety, co jest wielką krytyką z mojej strony mainstreamu tak zwanego, no, skutecznie udało się prokuraturze i propagandzie przykryć wasz tekst i dlatego jako Reset Obywatelski będziemy to nadrabiać coraz bardziej konsekwentnie. No nie, protestuję, nie, no nie udało się przykryć, ja bym powiedział, udało się nagłośnić ten tekst, stawiając zarzuty Klementynie, no udało się jakby pokazać wagę tego, że to jest... Bo zawsze władza może zamilczeć. Tak, to jest z innymi sprawami, które ostatnio opisywałem. Władza może zamilczeć, udając, że sprawy nie ma, nie istnieje. No tutaj przynajmniej w inny sposób zwróciła uwagę na tę kwestię. To prawda. Pozostańmy przy swoich zdaniach o tyle, że moim oczekiwaniem jako też odbiorcy waszych śledztw byłoby, żeby odwrotnie były te proporcje ustawione. Znaczy można pisać o tym, że Klementynie skierowano akt oskarżenia, ale lepiej zacząć od tego, co ustaliła. I mam nadzieję, że będziemy jeszcze żyli w takiej Polsce, ale zanim przejdziemy do waszego tekstu, poproszę naszego drogiego realizatora, żeby pokazał nam fragment z twojej i Klementyny konferencji, która wczoraj odbyła się w siedzibie Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Sam Władimir Jakunin przyznaje, przyznał to w rozmowie właśnie z Catherine Belton, że ta ideologiczna, konserwatywna przykrywka, tak to trzeba nazwać, jest inną tylko odsłoną tej samej batalii, którą Rosja prowadzi przeciwko Zachodowi od czasów zimnej wojny. Więc nie łudźmy się i nie uciekajmy w łatwe tłumaczenia, że to tu chodzi tylko o interes. Nie, tu nie chodzi o interes pojmowany ekonomicznie czy pojmowany ideologicznie. Tu chodzi o to, żeby rozbić Unię Europejską, rozwalić Zachód od środka i przeciągnąć część krajów, takich jak Polska,
na stronę rosyjską, żeby w najgorszym przypadku wyrosły tutaj takie dzikie pola, po których będzie mógł hasać ten, kto akurat jest najsilniejszy. Przemawiał Grzegorz Rzeczkowski wczoraj, a teraz poprosimy, żeby się rozwinął swoją myśl, a jako podkład dla twojego wykładu chciałbym przytoczyć wypowiedzi pana profesora Bodnara, który dzisiaj rano w TOK FM tłumaczył, dlaczego wyrok Trybunału Julii Przyłębskiej nie tylko ma znaczenie dla Polski w kontekście polexitu, ale ma znaczenie także dla całej Unii Europejskiej, ponieważ stwarza problem z traktowaniem tego typu inicjatyw państw takich jak właśnie Polska i Węgry i jest takim nowotworem wpuszczonym w mechanizmy działania Unii Europejskiej, więc to, co się zdarzyło wczoraj w Trybunale, też się wpisuje w koncepcję Polski i Węgier jako koni trojańskich w Unii Europejskiej. Ale powiedz nam, co miałeś, powiedz nam przede wszystkim o tym, kim jest pan Jakunin, bo to jest szalenie istotne, a warto to przypominać. Warto o tym pamiętać, bo pan Jakunin to człowiek z najbliższego kręgu Władimira Putina. To jest jego przyjaciel, zaufany człowiek, który ma pełną wiedzę o tym, czym zajmował się Putin jeszcze jako zastępca mera Petersburga, Leningradu na przełomie lat 80., 90., kiedy upadał Związek Radziecki, a zajmował się po prostu złodziejstwem. No, kradł pieniądze, które otrzymywało miasto Petersburg ze sprzedaży różnych surowców, które miały pójść na zapewnienie zaopatrzenia dla miasta. No, wtedy sypała się gospodarka ZSRR, nie było, miastu groził głód i za te pieniądze, które zarabiano na właśnie sprzedaży surowców, mieszkańcy Petersburga mieli dostać żywność, miała być dostarczana żywność do sklepów, a Putin przy udziale Jakunina po prostu w żywe oczy, chcę powiedzieć, orżnął i rżnął to miasto na grube miliony, napychając kasę sobie, swoim kolegom z KGB, współpracując z mafią, która wtedy między innymi kontrolowała ówczesny port i terminale paliwowe. No, była to bandycka, po prostu złodziejska, mafijna działalność. Jakunin w tym uczestniczył, Jakunin miał udziały w banku Rosja, notabene teraz udziały w tym banku ma kochanka Putina, której córce kupił właśnie apartament w Monako, pan Władimir Władimirowicz, o czym donoszą dziennikarze na podstawie Pandora Papers. I czyli Jakunin, tego śledztwa międzynarodowej grupy. Tak, Jakunin był tak zaufanym człowiekiem, że dostał zadania specjalne, zresztą też KGBista, kontrolował jako prezes przez długie lata rosyjską kolej, no to, co było synekurą doskonałą, bo to ta kolej zarządza ogromnym majątkiem i Jakunin się na tym nieźle wzbogacił też. Nawet są opowiadane legendy o jego pałacu niedaleko carskiego sioła, zbudowanego z marmurów, z garażem na kilkanaście samochodów, z garderobą pełną futer. Ale Jakunin też jako pierwszy nawrócił się na prawosławie, jako pierwszy KGBista założył fundację, która wspierała te wszystkie ruchy konserwatywne. Tak mocno wspierała, że dzisiaj Jakunin, jego żona, związani z nim oligarchowie, jak na przykład Konstantin Małofiejew, wspierają World Congress of Families, na przykład Citizen Go, a Citizen Go to jest organizacja, która współpracuje z polskim Ordo Iuris, jak udowodniliśmy, pokazaliśmy w naszym tekście. Citizen Go szły pieniądze do Ordo Iuris, a Citizen Go z kolei jest zasilane pokaźnymi transferami pieniędzy przez kremlowskich oligarchów, zresztą
jeden ze współpracowników wspomnianego Małofiewa zasiada w zarządzie Citizen Go. Także no, taka typowa, powiedziałbym, matrioszka. Taka typowa działalność rosyjskich służb wypracowywana jeszcze od czasów radzieckich, czyli system taki łańcuchowy, czyli budowania takiego łańcuszka złożonego z różnych oczek, które prowadzą do różnych organizacji, do różnych instytucji, firm, i które mają wykonywać pewne zadania, czy też no, działać w sposób przychylny, zgodny z celami stawianymi przez Kreml. Ja tylko dodam od siebie, ja wiem, że Grzegorz Rzeczkowski ani Klementyna Suchanów nie mogą ani potwierdzić, ani zaprzeczyć, że ich źródłem był jeden z największych wrogów Władimira Putina, Michał Chodorkowski, były milioner i oligarcha, właściciel UKOS-u, którego historią przez lata żyła zachodnia Europa, był uwięziony, ale właśnie w maju tego roku Michał Chodorkowski mówił członkom Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego, że właśnie ten sam Władimir Jakunin jest też człowiekiem, który utrzymuje czy umożliwia nawiązywanie kontaktów z Czechami, w których dzisiaj się zaczęły właśnie wybory i których stawką też może być skręt bardziej w stronę wschodnią Babisza, który też będzie walczył o swoją pozycję, i on dokładnie powiedział, że uczestniczą oni między innymi w organizowanych przez Kreml imprezach promujących nastroje antyeuropejskie. Tak mówił o czeskich politykach, przedstawicieli rządu czeskiego Chodorkowski w Parlamencie Europejskim w maju, więc to nie jest tak, że to jest tylko jedna nitka, która pokazuje, że Władimir Jakunin realizuje strategiczne sprawy dla Kremla, a taką strategiczną sprawą jest oczywiście rozbicie Unii Europejskiej. Natomiast chciałem cię jeszcze spytać o to, co mówiłeś odnośnie Ordo Iuris na konferencji, a mianowicie zwracałeś uwagę, i chciałbym, żebyś to rozwinął, na osoby, które przewijają się w dokumentach ujawnionych przez WikiLeaks, i są to dwie osoby, jedna bardziej znana, a druga nieco mniej, ale właśnie ta druga jest bardziej istotna. Tą pierwszą osobą jest pan Maciej Świrski, który dał się poznać jako jeden z członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Była kiedyś taka katastrofa, o której pewnie jeszcze państwo pamiętacie. I nadal jest. Jest, tak, tylko już teraz trochę cichsza i bez niego. Ale jest też druga osoba i od niej chciałbym, żebyś zaczął, czyli pan Orzeł, który pojawia się w dokumentach, które opisujecie we wspólnym tekście. Opowiedz, co udało wam się ustalić i kim jest pan Orzeł, bo nie jest to osoba przypadkowa, choć nie jest widoczna na pierwszym planie. No, jest to człowiek bardzo bliski Jarosławowi Kaczyńskiemu. No, poseł PC, no, no, to jest człowiek właśnie z tego zakonu PC, choć mówiąc językiem PiSu, później zdradził, odszedł, wycofał się nawet z polityki, no to później wrócił do łask. To on założył ten słynny klub Ronina, to on też razem ze Świrskim zasiadał właśnie w Radzie Fundacji Reduta Dobrego Imienia, która rzekomo miała walczyć o dobre imię Polski za granicą i pomagać w wstawaniu Polski z kolan, tak. No a później razem ze Świrskim wszedł do Polskiej Fundacji Narodowej. No i też został doradcą, bodaj, tak, o ile się nie mylę, prezesa PKO BP, więc no tak bardzo ładną karierę rozwinął zarządów PiSu, no szczególne zasługi w klubie Ronina, którym
różni ludzie. Powiedzmy tym, którzy nie wiedzą, to jest taki prawicowy klub dyskusyjny, ale bardzo prężny i dobrze zorganizowany. Założony razem z Rafałem Ziemkiewiczem, który tak jest kierowcą Polexitu. To też jest, tak jest nieprzypadkowe. Tak, no i tam gościła cała wierchuszka nie tylko PiS-u, ale tych ludzi, którzy PiS popierają, dziennikarzy, pisarzy, ludzi kultury, no wiele też nawet powiedziałbym zacnych w sumie nazwisk, jak chociażby laureata Oscara Zbigniewa Rybczyńskiego. No, tych osób było mnóstwo. Był tam też Jarosław Kaczyński. Także no, klub Ronina swoje zasługi dla rozpowszechniania pisowskich idei, jeśli tak to można nazwać, miał. Józef Orzeł na pewno był dobrym kontaktem dla Citizen Go. Maciej Świrski również. Maciej Świrski jest teraz przewodniczącym Rady Polskiej Agencji Prasowej. No tak się dziwnie złożyło, że to PAP pierwszy poinformował o tym, że w dniu publikacji naszego artykułu, że Klementynie Suchanów zostały pozostawione jakieś prokuratorskie zarzuty. Także no, nie miejmy złudzeń, proszę Państwa. Ta represyjność tego systemu władzy narasta, zwiększa się. Władza idąc na zderzenie z Unią Europejską, z którego nie możemy wyjść zwycięzcy, równocześnie zaciska pętlę wokół wolnych mediów, dziennikarzy, aktywistów, żeby zdobyć monopol informacyjny. No, zmierzamy niestety, tak to na razie widać, ku dyktaturze. Ale jeszcze powiedzmy, bo też wszystkich zachęcam do tego, żebyście sięgnęli po ten numer polityki, on jest jeszcze w kioskach do kupienia i artykuł Grzegorza Rzeczkowskiego i Klementyny Suchanów. Natomiast powiedz nam właśnie, w jakim kontekście Józef Orzeł pojawił się w waszej publikacji. Spotkał się z wysłannikiem Citizen Go, zresztą tak samo jak Maciej Świrski, obaj się spotkali właśnie z wysłannikiem tej organizacji z Hiszpanii. Jeszcze raz podkreślę, z organizacji, w której władzach zasiada niejaki pan Komow, wysłannik Kremla, bo tak trzeba te rzeczy, te funkcje nazywać. Na koniec poproszę jeszcze, przedłużamy chwilkę program, bo to jest szalenie istotne. Wkładem ważnym bardzo Grzegorza w ten tekst było pokazanie szerszego wachlarza działalności Ordo Iuris. Poproszę o film numer 4 teraz naszego drogiego Filipa, żeby włączył jako wstęp. Rozumiem, że Filip jest gotowy i za sekundę napisze mi tutaj na tak zwanym backstage'u, czyli w kulisach, że jest gotowy i zaraz przypomni. Jest gotowy, więc posłuchajmy, co mówił nasz gość wczoraj odnośnie Ordo Iuris. Co do kwestii zaangażowania Ordo Iuris w tak zwaną obronę polskich granic, to mnie zdumiała jedna rzecz, którą chciałbym zaakcentować. Znaczy postawa Ordo Iuris, które uważa, że na granicach powinien wyrosnąć mur, czy to mur w sensie dosłownym, złożony z żołnierzy uzbrojonych, czy to mur w sensie przenośnym, czyli metaforycznym, czyli taki, który taka linia, która jest nieprzekraczalna dla żadnego imigranta. Natomiast ci wszyscy, którzy chcieliby zdobyć, uzyskać azyl w Polsce, bo tu trzeba przyznać, Ordo Iuris tego jakby nie odmawia migrantom, ale twierdzi, że
powinni być kierowani do przejść granicznych. Tych przejść granicznych z Białorusią mamy kilka. Teraz wyobraźcie sobie Państwo, co się stanie, kiedy polski rząd posłuchałby głosu Ordo Iuris i powiedział OK, na tak zwanej zielonej granicy nie, ale kto chce, to zapraszamy na przejścia graniczne. No przecież to grozi niczym innym, tylko blokadą polskich granic, już abstrahując od tego, w jakich warunkach ci ludzie koczowaliby przy tych granicach, bo nie łudźmy się, Aleksander Łukaszenka jest w stanie, jak widzimy, dowieść tylu tych biednych migrantów, tych osób, które szukają schronienia między innymi w Polsce, ile będzie tylko chciał. Więc jest to dla mnie zdumiewające, ale w szerszym kontekście, jak widzimy, to, co się dzieje na granicach, sprzyja i Polsce, i Białorusi, i Rosji, więc można powiedzieć, że im gorzej, tym lepiej dla rządów tych wszystkich krajów. Dziękuję. Im gorzej, tym lepiej dla rządów tych wszystkich krajów, ale nie dla nas samych jako Polski. Myślę, że ten wątek będziemy jeszcze zgłębiać. Grzegorzu, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą wizytę i życzę powodzenia w kolejnych Waszych śledztwach. Jesteś zawsze mile widzianym gościem w naszym Resecie Obywatelskim. Dobrej dziękuję, nocy. Dziękuję bardzo, dziękuję Radku, dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję za zaproszenie, również życzę miłej nocy, spokojnego weekendu i oczywiście zapraszamy wszystkich na manifestację poparcia dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej o godzinie 18 na Placu Zamkowym. Wszyscy obywatele, którym przyszłość Polski jest droga i dla których przyszłość Polski jako kraju związanego ze wspólnotą Zachodu jest bliska, powinni na tej manifestacji się stawić, niezależnie od kolorów politycznych, wyznania, poglądów. Także mam nadzieję spotkać się z Państwem w niedzielę po 18 na tym ważnym dla warszawiaków, wszystkich Polaków placu. Ze mną, Grzegorzu, spotkasz się na pewno, ponieważ właśnie chciałem Państwa też zaprosić na program specjalny, który w niedzielę wyemitujemy w Resecie Obywatelskim. Będziemy między innymi łączyć się być może nawet z Grzegorzem, czyli z ludźmi, którzy pójdą na plac i pokażą, że te 88% jest realne, a nie tylko wynika z pracowni sondażowych. 88% Polaków chce, żeby Polska była w Unii. Pokażmy, że to nie jest milcząca większość. Dziękuję serdecznie Grzegorzu. Dziękuję wszystkim Państwu. Żegnamy już Grzegorza, a ja spełniam moją obietnicę i powiem coś tutaj o Jordanie, który za nami się Państwu pokazuje w locie. Opowiadałem kiedyś o Donaldzie Tusku, rozmawialiśmy z dziewczynami, z Żanetą Gotowalską, Dominiką Długosz i Beatą Grabarczyk. Polecam tamtą rozmowę. Rozmawialiśmy w przededniu powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki i ja pozwoliłem sobie na taką metaforę sportową, że będziemy świadkami powrotu podobnego do powrotu Michaela Jordana, który, to była dyskusja, robocza teza. Michael Jordan, jak wrócił do czynnej gry w koszykówkę, wrócił do Chicago Bulls, do swojej drużyny, no, poprowadził ją do kolejnych mistrzostw i zapisał się w historii tej dyscypliny. Teraz wrócił do polskiej polityki Donald Tusk i zapowiadając naszą niedzielną audycję, w której czynny udział będzie brała połowa zespołu Resetu Obywatelskiego, bo uznajemy to za szalenie
istotną kwestię, to co się będzie działo, to co dzieje się w ogóle wokół tendencji do polexitu już głośno sygnalizowanych przez niektórych publicystów, między innymi w imieniu Medwozienkiewicza. Będziemy relacjonować to wydarzenie, ale nie dlatego, że będzie tam przemawiał Donald Tusk, bo tak to będzie przedstawione, ale dlatego, że my powinniśmy wszyscy pokazać się właśnie na placu i na wszystkich placach waszych miast po to, żeby nie było żadnej wątpliwości, że każdy pomysł, który oddala nas od wartości europejskich, oddala Polskę do uczestnictwa w wielkim projekcie, który przecież doprowadził do tego, że w Europie na niemal wiek skończyły się wojny, najczęściej francusko-niemiecka rywalizacja miała tutaj fundamentalne znaczenie. Dzięki powstaniu Unii Europejskiej żyjemy w pokoju już kilkadziesiąt lat i to wyraźnie nie podoba się putinowskiej Rosji i dlatego próbuje nas użyć jako konia trojańskiego i użyć Polski razem z Węgrami do tego, żebyśmy podważyli skuteczność mechanizmów unijnych i podważyli ich wartość jako taką, budując fałszywe zupełnie przekonanie u Polaków, że mamy oto jakąś złą Unię, która dybie na naszą suwerenność. Nie możemy się na to zgadzać. Obecność Polski w Unii Europejskiej jest kluczowa, jest racją stanu i wszystkim, którzy dzisiaj tak beztrosko podchodzą do tematu polexitu, tak beztrosko jak na przykład Agnieszka Romaszewska, która redaktor naczelna telewizji Bielsat, córka Zbigniewa Romaszewskiego, legendy opozycji, która dzisiaj dworowała sobie na Twitterze i pisała żartobliwie, że nie wiem, czy to żartobliwie, nie wiem jak to nazwać, pisała, że oj, co to będzie, wyrzuci nas ta Unia i tak dalej. Ja bym tak lekceważąco do tego nie podchodził, a wszystkim, którzy uważają, że członkostwo w Unii jest takie mało istotne. Przypomnę, że Ukraińcy po to, żeby nie dać się zepchnąć z drogi, która mogłaby kiedyś ich doprowadzić do Unii Europejskiej, umierali na Majdanie. To tak dokładnie było. Widzimy się od godziny 18 w dużym składzie resetowym. Wydanie specjalne, które poprowadzą Marcin Celiński i Tomasz Piątek, a moja skromna osoba będzie przekazywać wam wydarzenia z Placu Zamkowego. Tym optymistycznym akcentem mam nadzieję, że mogę liczyć na państwa resetarianki i resetariani obecność. Przypominam, że jesteśmy wam bardzo wdzięczni i prosimy dalej o to, żebyście wspierali Reset Obywatelski przez Patronite'a i przez zrzutki, bo to dzięki wam możemy odważne i prawdziwe treści wypuszczać szeroko w eter. To było Katarzys, Reset Obywatelski, wydawcą był Filip, a producentem Obrus, który został zaproszony na obiad. Zapraszam na kolejne programy Resetu. Dobrej nocy. Reset Obywatelski.